mikrofon. Jak ktoś będzie chciał zadać jakieś pytanie, nie będzie nadążać, czegoś nie zrozumie, nawet podstawy jakieś nie ogarnia, śmiało zadawajcie pytania. Odpowiemy bez problemu. Tak. Nawet jak ktoś będzie chciał coś trudniejszego zapytać, myślę, że też można. Tak, jeszcze chciałem coś powiedzieć. W ogóle to jestem Sasza, jakby co, cześć. To jest Luna. Robiliśmy tą prezentację w sumie razem. Więc chciałem jeszcze tylko dodać, że ja mam tendencję do mówienia czasami żargonem, jak nad sobą nie panuję, więc w razie czego to mnie zatrzymajcie i powiedzcie, że czegoś nie rozumiesz, czy powiedziałem jakieś słowo, które jest dla was niejasne, to spróbuję to wytłumaczyć najlepiej, jak będę potrafił. Dobra, no więc tak. Zaczynamy. No. Okej. Okay. Dobra, więc pierwszy rozdział nazywa się tak. Użyłam komputera i telefonu. Dlaczego władza i kapitaliści mi to uprzykrzają? Pierwsze pytanie. Dlaczego państwo chce wiedzieć, z kim i co piszę oraz jakie porno ogląda? Ogólnie, władza standardowo zawsze dąży do zwiększenia swoich wpływów, co oznacza, że im więcej będzie miała narzędzi do tego, żeby zwiększać swoją kontrolę nad obywatelami, tym będzie bardziej z niej korzystać i nie ma takiej tendencji odwrotnej nigdy, tylko właśnie jest tendencja w tą stronę. Władza zawsze dąży do zwiększania swoich wpływów, tak? Według nas, anarchistów, władza jest narzucona z góry, więc standardowo musi się bronić przed obywatelem, który jej nie chce. I też robi to na wszystkie dostępne jej sposoby. Po prostu władza nie jest dobrowolna i nie jest koncepcją, która sama się naturalnie pojawiła, tylko musi zostać narzucona przemocą i musi nadal być narzucona przemocą, żeby się utrzymać. Im więcej rząd wie o ludziach, tym łatwiej mu ich kontrolować. Może stosować techniki manipulacji i szantażu wobec przeciwników politycznych. To chyba w miarę jasne, że na przykład jeżeli policja z jakichś przyczyn będzie chciała was wynająć na wtyki, jak będzie miała jakąś monetę przetargową, typu, że będzie wiedziała o was coś, czego nie chcecie, żeby inni się dowiedzieli, na przykład często jest to odmienna seksualność, jakieś problemy finansowe, osobiste, to z chęcią tego użyję przeciwko wam. Więc dobrym sposobem na zabezpieczenie się przed tym jest po prostu to, żeby ona nie wiedziała, co u nas w życiu się dzieje. Elity ustalają prawo, by bronić swoich przywilejów społecznych, jak i ekonomicznych. Dlatego podległe im służby państwowe chcą jak najskuteczniej pilnować jego przestrzegania. To też jest chyba jasne. No, wiadomo, że policja też szuka jak najlepszych, no, policja i inne służby zresztą, bo nie tylko policja podsłuchuje i inwigiluje. No więc wiadomo, że będą szukali jak najlepszych narzędzi do tego. Im silniejsza jest inwigilacja, tym szybciej postępuje, bo ciężej stawia się jej opór. No i to jest taka zasada, że im więcej pozwolimy im na to i im dłużej nie będziemy nic z tym robić, tym was bardziej się rozzuchwalą i tym bardziej będą chcieli wtykać nosa nie swoje sprawy. I tym trudniej będzie potem im się oprzeć, bo jeżeli na przykład będą wiedzieć o nas wszystko, no to ciężej będzie zorganizować się przeciwko nim, prawda? Ciężej będzie zorganizować demonstracje, jeżeli na przykład zdelegalizują demonstrowanie, a będą wiedzieli, że ludzie się organizują i chcą jakiś protest odbyć, tak? No to będzie im łatwiej go rozbić, bo będą wiedzieli, gdzie on się odbywa, kto w nim uczestniczy i tak dalej, kto go organizuje. Drugie pytanie. Dlaczego kapitaliści też chcą to wiedzieć? Więc przede wszystkim, oczywiście oni mają w tym cel finansowy. Chcą targetować reklamę. To jest główny obecnie powód, dla którego jakby wielkie korporacje chcą wiedzieć jak najwięcej o swoich klientach, powiedzmy. No bo to tak można nazwać użytkowników na przykład Facebooka. I Facebook chociażby, nie tylko Facebook, bo właściwie wszystkie strony internetowe i wszystkie usługi internetowe zarabiają na tym, żeby jak najlepiej reklamodawcom dostarczyć dane o swoich użytkownikach.
i w ten sposób bezpośrednio do nich kierować reklamę. To jest bardzo skuteczny marketing, właściwie najskuteczniejszy marketing. Dalej, ulepszenie marketingu poprzez wiedzę użytkowników. No to jest właściwie to samo. No tak. Sprzedaż danych. Ogólnie dane są o dziwo bardzo wartościowe i to co robicie na co dzień, nie wiem, jakie jecie śniadanie, nie wiem, gdzie chodzicie do kina i tak dalej, to są dane naprawdę warte miliony. I bardzo duży jest biznes po prostu nie tylko w zbieraniu, ale też w sprzedaży tych danych dalej. Dyskryminacja cenowa, czyli sprzedaż tych samych produktów w różnych cenach różnym grupom konsumentów. Ogólnie chodzi o to, że może podam przykład z historii, kiedy taka właśnie dyskryminacja cenowa najbardziej się odbiła na użytkownikach internetu. To było jak Google wyświetlało reklamy pożyczek osobom, które były było wiadomo, że mają problemy finansowe i to było podczas kryzysu mieszkaniowego w Stanach Zjednoczonych. I właśnie ogólnie można było też dzięki temu tym osobom podwyższać stawki tych pożyczek, jakby te procenty. I w ten sposób, że bank na przykład wiedział dokładnie, w jakiej są sytuacji finansowej, jakie mają długi u kogo i tak dalej, prawda? No i oczywiście każdy chce zostać wielkim bratem. Tak, korporacje nie są wcale się nie różnią zbytnio w tym od rządów, że też chcą władzy i też tak naprawdę wymiennie z rządami z chęcią będą też miały kontrolę nad ludźmi. No, teraz mamy rozdział o tym, jak inwigilować, więc taki poradnik dla smutnych panów. Tropienie po śladach i zatrute ciasteczka. Pierwszym sposobem na namierzenie nas i najbardziej popularnym to jest adres IP. Adres IP to jest unikalny adres komputera w sieci, albo przynajmniej routera w sieci internet. Dzięki temu adresowi można nas tak naprawdę sprawdzić, skąd pochodzi dane połączenie, no i gdzie znajduje się dany użytkownik. Można sprawdzić, gdzie mieszka dokładnie, czy na przykład gdzie był akurat w momencie, w którym używał danej usługi w internecie. Na przykład kawiarence internetowej, to samo też po adresie IP można tego wszystkiego się dowiedzieć. Karty płatnicze. No wiadomo, że sporo osób teraz kupuje za pomocą kart płatniczych, różne zbliżeniowe i tak dalej. No i jest to też bardzo mocno naruszające prywatność rozwiązanie, dlatego że takie dane, gdzie płaciliśmy, w którym momencie i tak dalej, mogą bardzo pomóc nas śledzić. No jakby wiem, że sporo osób też jakby wpadło przez to, że używało kart płatniczych w jakichś kontekstach takich mało legalnych i nie w sensie, że skradzionych, tylko własnych, prawda? Byli w tym miejscu i o tej godzinie i o tej i w ten sposób można było potwierdzić, że w tym miejscu dokonali jakiegoś tam przewinienia, prawda? O, coś się stało. A nie, już nie. Metadane. Metadane to są takie jakby elementy zapisane w pliku, na przykład w zdjęciu, w pliku wideo, które opisują właściwie bardzo wiele szczegółów dotyczących tego, kiedy zostało zdjęcie zrobione, jak zostało zrobione, jakie są ustawienia aparatu, jaki to jest aparat. W jakiej na przykład niektóre komórki, które mają, jest taka opcja często w aplikacjach na komórki do robienia zdjęć, żeby ustawić geolokację tak zwaną, przepraszam. Ta geolokacja to oznacza po prostu, że w zdjęciu zapisują się dokładne dane geograficzne z GPS-a tego, gdzie to zdjęcie zostało zrobione. Potem będę demonstrować dokładnie, jak to wygląda. Jest to troszkę przerażające. Dalej. Pytanie za
Tak. Mhm. Mhm, jasne. Nic pan nie mówił, czy w trakcie można, czy zachować na koniec, ale akurat do tego. No. To ja już zaczęłam tutaj. Czy wśród tych metadanych, które z kamery się mogą zapisać, jest też numer urządzenia e-mail, czy to, co na przykład jak się załaduje zdjęcia, nie czyszcząc metadanych na taki portal jak na przykład Flickr i tam jest na przykład kamera ID, ale to jest chyba kamera ID u producenta, że na przykład jakiś tam taki model, to on się jakoś nazywa zawsze ten, ale oni mają dla niego na przykład numer 2480. Numer seryjny po prostu, tak? Tak. Mhm. Czy oprócz tego ten numer konkretnego urządzenia też się gdzieś zapisuje? To już zależy od producenta tak naprawdę. Też jest tak, że różne aparaty różnie zapisują swoje metadane. Z tego co wiem, to jest to możliwe, żeby dokładny numer seryjny urządzenia był zapisywany też w takich metadanych. No. No, dla mnie na przykład bardziej straszne jest to, oczywiście to też jest przykre, ale dla mnie bardziej straszne jest to, że większość ludzi robi zdjęcia smartfonami i z włączoną po prostu lokalizacją i dokładnie na tym zdjęciu się zapisuje, gdzie byli w danym miejscu, kiedy robili to zdjęcie, tak? No dobra. To tak? To wszystko jasne? Ok. Więc tak, pliki cookies. To są tak zwane ciasteczka, pewnie wszyscy wiecie i wszystkie wiecie o tych takich denerwujących okienkach, które wyskakują pod stronami internetowymi, które zawsze nagabują, żeby zaakceptować politykę, cookies i tak dalej, używamy ciasteczek, coś takiego, nie? No to jest właśnie to. Teraz ostatnio weszła taka dyrektywa chyba Unii Europejskiej, że każda strona internetowa musi o tym informować. No większość ludzi po prostu to ignoruje, zamyka, prawda? I tyle, no bo tak naprawdę nie można kliknąć na nie, że nie zgadzam się, chyba że wyjdzie się ze strony, tak? Te pliki cookies dokładnie co to jest? To są takie pliki, które strona internetowa zapisuje w waszej przeglądarce internetowej, które pozwalają, znaczy one tak jakby powstały raczej w pozytywnych celach, na przykład po to, żeby utrzymać was zalogowanymi na jakiejś stronie i tak dalej. No tam różne uproszczenia, tak żeby łatwiej się używało po prostu internetu, ale są też używane do tego, żeby śledzić użytkowników, więc jeżeli na przykład jest zapisane takie ciasteczko na waszej przeglądarce i to jest to właśnie tak zwany tracker, to jest potem inna strona sprawdza wasze ciasteczka i jeżeli to ciasteczko też jest jakby jest, wykrywa to ciasteczko, to wie, że byliście na tej i na tej stronie, nie? I w ten sposób zbiera się, nawet nie znając, nie mając, nie wiem, na przykład jakiejś sieci powiedzmy reklamowej, można zbierać w ten sposób dane o tym, gdzie kto był, prawda? I jeden wchodzicie na przykład najpierw powiedzmy na Onet, szukacie jakiegoś artykułu, zapisuje się ciasteczko, że byliście na tym artykule tam na Onecie, potem otwieracie Facebooka przykładowo, prawda? Potem Facebook wie dzięki temu ciasteczku, że byliście na Onecie, tak? No. Dalej, jest przechwytywanie niezaszyfrowanych danych. Ogólnie to się tyczy tego, że bez szyfrowania nie ma życia. Przynajmniej według mnie. Każde dane, które są wysyłane i nie mają potwierdzenia, że są szyfrowane, to zazwyczaj się pokazuje w przeglądarce. To jest takie tam, no, albo w Firefoxie na przykład taka tarcza się pokazuje, różne w innych przeglądarkach inaczej to wygląda. To nie ma bezpośredniego szyfrowania danych. Jeżeli pomiędzy wyobraźmy sobie, że mamy komputer, prawda, i serwer, z którym się łączymy, żeby jakąś stronę internetową przeglądać, to pomiędzy nimi można w dowolnym miejscu się podpiąć i wasze dane wykraść i one nie będą w żaden sposób zaszyfrowane, można je natychmiast odczytać bez żadnego problemu. To może robić na przykład wasz dostawca internetu, bez żadnego problemu może to robić, bo i tak wszystkie te dane przechodzą przez niego i jeżeli nie są szyfrowane, to tak naprawdę może je sobie czytać dowoli. Kropki na wydrukach. To jest coś, o czym bardzo mało osób wie, ale myślę, że to jest szczególnie ważne dla aktywistów, którzy lubią kleić plakaty i inne ulotki rozdawać. Ogólnie chodzi o to, że tutaj mam obrazek,
Na wydrukach, na drukarkach kolorowych, nie wszystkich drukarkach, ale w dużej większości pojawiają się takie kropeczki i ich nie widać, bo one są, to jest bardzo mocno zwiększony kontrast i oznaczone są te kropki. Normalnie ich w ogóle nie widać gołym okiem, trzeba patrzeć pod mikroskop albo specjalne zdjęcie zrobić im. I ogólnie chodzi o to, że można z nich odczytać numer seryjny drukarki dokładny, datę wydrukowania i tak dalej. Tak jak tutaj wszystko widać, time, date, serial, prawda, wszystko. I można z tego wyczytać datę wydrukowania dokładną, godzinę, minutę i numer seryjny drukarki. W ten sposób na przykład wpadła pracowniczka bodajże CIA albo NSA, nie pamiętam dokładnie, nazywa się Winner. Trochę ironicznie, bo wpadła właśnie przez kropki i trafiła do więzienia za to, że jakby udostępniła prasie dokumenty tajne. No tak jakby po prostu zrobiła dosyć według mnie bohaterską rzecz. No ale niestety nie pomyślała o tym, że ten wydruk będzie miał te kropki. I potem został zeskanowany i wrzucony na tam strony takie jak Wikileaks na przykład. I potem po tym NSA bez problemu doszło do tego, kto to był, kiedy to wydrukował i tak dalej. No, więc radzę na to uważać, albo używać drukarek czarno-białych, laserowych. To też pomaga. Dobra, dalej mam smartfony i te głupsze fony. No i najważniejszą częścią smartfona i zwykłego telefonu jest karta SIM. I wydaje się, że to jest taki mały kawałeczek plastiku, który no tam pozwala się łączyć z siecią, ale w sumie no to co to jest jakaś tam kartka, nie? Cieniutkie, nic tam nie ma. A tam tak naprawdę jest osobny system operacyjny zupełnie, własny procesor, własny tak naprawdę mini komputer jest w tej karcie. I to ta karta ma właściwie większe uprawnienia często niż wasz telefon. Co oznacza, że można na przykład w ten sposób nagle po cichu zadzwonić do kogoś, prawda? Telefon nawet nie wyświetli, że do kogoś dzwoni, ale karta SIM wykonuje połączenie i w ten sposób można kogoś na przykład podsłuchiwać. Też nie ma po prostu jak kartę SIM wyłączyć poza wyciągnięciem baterii z telefonu albo w ogóle wyciągnięciem jej z telefonu. To jest królowa telefonu, niezależnie od tego, jaki macie telefon. Czyli wyłączenie telefonu tutaj nie ma żadnego znaczenia? Ma. Tak, to znaczy, może tak. Można wyłączyć telefon oczywiście, z tym, że najbezpieczniej jest po prostu wyciągnąć baterię, bo tak naprawdę wiele telefonów nie wyłącza się całkowicie, tylko nadal jest w takim trybie uśpienia bardziej po prostu, więc jeżeli to jest możliwe, bo niestety w nowych smartfonach często nie jest to możliwe, w tym w moim, to wyciągać baterię, a jeżeli nie, no to można odłożyć zawsze telefon gdzieś indziej, prawda, i pogadać o czym nie chcemy, żeby ktoś się dowiedział. Znowu nacisnąłem ten przycisk. No, namierzanie. Karty SIM ogólnie mają własny numer, plus jeszcze wasze telefony mają własny numer, chociaż o tym będę mówić za chwilkę. Dzięki temu można po prostu sprawdzić, gdzie dany telefon się znajduje z bardzo dużą dokładnością. No w ten sposób, że są po prostu trzy maszty nadające sygnał, prawda, i według tego można obliczyć, gdzie sygnał był mocniejszy, gdzie był słabszy i dosyć dokładnie waszą pozycję. Tak, coś. Okej. Okej. No telefon to taki podsłuch kieszonkowy. To nie oznacza, że mamy wyrzucić telefony, zamieszkać w lesie i tak dalej, to nie o to chodzi. Nie mamy mieszkać w żadnych szałasach, tylko po prostu chodzi o to, żeby zdawać sobie z tego sprawę, że kiedy macie telefon w kieszeni, no to wasze rozmowy nie są po prostu bezpieczne i nie możecie liczyć na to, że na pewno nikt ich nie posłuchuje. To się w szczególności tyczy smartfonów, ale nie tylko. Smartfony mają jeszcze do tego, są łatwe i podatne dosyć na hakowanie i na aplikacje, które zbierają dane, mają podejrzane, na przykład w Androidzie często jak się ściąga aplikacje, to nas nie ma nic wspólnego, powiedzmy, że o, może tak, mamy aplikację do przeglądania zdjęć chociażby i ona prosi o udostępnienie mikrofonu, tak? No i dlaczego, tak? Musimy się zastanowić nad tym, po co jej to jest, tak? Czy jest jakaś w ogóle w niej funkcja dla nas, która używa mikrofonu, tak? Jeżeli takiej funkcji nie ma, no to coś tu jest na rzeczy, tak?
Bardzo często to nawet nie jest tak, że ktoś siedzi i słucha tego, bo tu nie o to chodzi w takich wypadkach, tylko bardziej na przykład można na podstawie mikrofonu usłyszeć dźwięk z innego urządzenia. Więc ostatnio była taka sprawa, że reklamy puszczane w telewizji miały ukryte pewne dźwięki, które uaktywniały właśnie aplikacje w smartfonach. I w ten sposób było wiadomo, kto jaką reklamę ogląda w danej chwili, prawda? No na przykład, tak można to w ten sposób zastosować. No są inne oczywiście sposoby. Dobra. Ataki i wirusy. No to tak, to przede wszystkim dotyczy smartfonów, ale nie tylko. Głupie telefony też są na to podatne. Z tym, że jeżeli macie głupi telefon, no to jest względnie troszeczkę bezpieczniej, bo ktoś musiałby naprawdę chcieć was podsłuchiwać i musiałby specjalnie pod ten telefon albo znaleźć atak, który już jest na ten telefon, albo samemu go napisać, więc to wymaga dużych nakładów finansowych i raczej, jeżeli nie jesteście jakimś ważnym celem, no to raczej to was mniejsze szanse, że was to dotyczy. No ale smartfony to już w ogóle bez problemu, jest pełno wirusów, które właśnie podsłuchują, jest pełno znanych ataków. Na przykład niedawno, ostatnio został zaktualizowany Android w tej kwestii, ale niezaktualizowane telefony są podatne na taki atak, że wysyła się odpowiednio spreparowanego MMS-a i on w ten sposób może przejąć całkowicie kontrolę nad systemem, jakby ten kod, który jest w tym MMS-ie. I albo nie wiem, na przykład jakieś wideo odtworzyć i w ten sposób można było wszystko tak naprawdę posłuchiwać, można było wykradać dane, cokolwiek się zechce. Dalej, mamy przechwytywanie wiadomości i podsłuchiwanie rozmów. No to ogólnie chodzi o to, że to już robią bardziej na życzenie służb, operatorzy. Można po prostu niezaszyfrowane te rozmowy telefoniczne podsłuchać. SMS-y w ogóle z definicji raczej nie są szyfrowane, więc też można ich podsłuchiwać raczej bez problemu. Więc jak chcecie o czymś pogadać, o czym nie chcecie, żeby wiedzieli smutni panowie przed ekranami, no to radzę pogadać na żywo. Albo użyć jakiegoś szyfrowanego komunikatora, ale zawsze bezpiecznie jest jednak na żywo. Zaraz też będziemy mówić o tych komunikatorach. Dobra, masowe zbieranie danych. Sieci społecznościowe i inne usługi sieci coraz częściej wymuszają używanie prawdziwej tożsamości i udostępnianie danych o sobie. Łączą to z danymi, które podajemy dobrowolnie, jak i bezwiednie. Na przykład właśnie IP, ciasteczka lub lokalizacja. Ogólnie chodzi o to, że pewnie wiele z was ma Facebooki i inne maile na Gmailu na przykład i tak dalej. Tam wszędzie musimy podać prawdziwy numer telefonu, prawdziwe imię i nazwisko i tak dalej. Teraz będę mówić o tym, jak konkretnie sieci, co jest wymagane, żeby do danej sieci społecznościowej lub usługi dołączyć. No i w ten sposób tworzą się takie bardzo rozległe sieci po prostu. One są automatyczne, tego nie robią ludzie. To nie jest tak, że tam ktoś siedzi i na to wszystko patrzy, tylko to jest po prostu pewien program komputerowy, taka sieć neuronowa, która to wszystko przerabia, łączy i w ten sposób tworzy taki unikalny obraz każdej osoby. No, im więcej damy na sieciach społecznościowych, tym więcej o nas wie. A no tak, to mam napisane tutaj właśnie, że te dane właśnie przetwarzają te sieci neuronowe, ale jeżeli na przykład potrzebna jest informacja o danej osobie, no to jakiś haker albo instytucja rządowa może mieć do tego dostęp też raczej bez problemu. No, znane jest to, że Facebook współpracuje z policją i z ABW bardzo chętnie. Więc jeżeli potrzeba na kogoś jakieś haki, no to nie ma problemu. Wszystko, co napisał na Facebooku, jest dostępne kiedykolwiek, co pisał w wiadomościach i tak dalej. No tak, więc tu mamy konkrety. Co Facebook wie o swoich użytkownikach? Obowiązkowo. To są rzeczy, które musicie podać, żeby się zarejestrować na Facebooku. I po prostu one się muszą zgadzać. Przynajmniej Facebook bardzo, bardzo pilnuje tego, żeby to się zgadzało z rzeczywistością. Więc jest tak, prawdziwe imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia i kraj.
I one wszystkie muszą być prawdziwe. To są te wszystkie rzeczy, które naprawdę muszą być prawdziwe, no bo inaczej po prostu Facebook wam bardzo szybko usunie konto, albo poprosi was o podanie dokumentu, to też się często zdarza, żebyście wysłali skan dokumentu i wysłały. No, ogólnie trochę straszne to jest, ale są jeszcze rzeczy, które możemy dobrowolnie podać Facebookowi i co wiele z nas robi zupełnie bezwiednie. Na przykład treść naszej konwersacji, zawartość skrzynki mailowej, jeżeli wzięliśmy opcję, a to jest taka domyślna opcja na samym początku, jak się rejestruje konto na Facebooku, żeby jakby Facebook pobrał dane z naszej skrzynki mailowej, wszystkie nasze kontakty i potencjalnie wiadomości. Oczywiście Facebook nie mówi nic o wiadomościach, ale można się domyślić, że do wiadomości też z chęcią się dobierze, po to, żeby tam automatycznie wyszukać znajomych i tak dalej. Takie bardzo wygodne, prawda, super ułatwienie i fajnie, i potem okazuje się, że wszystkie te dane lądują w sieci neuronowej. Dalej mamy miejsce zamieszkania. Też Facebook bardzo po prostu truje o to, żeby podać, gdzie mieszkamy, gdzie mieszkaliśmy, w jakich latach, gdzie chodziliśmy do szkoły. No oczywiście jest nasze grono znajomych na Facebooku, więc na to chyba jedną radą jest dodawanie różnych ludzi, których nie znamy, co też jest trudne, bo czasami za to można też obskoczyć bana na Facebooku, jak się dodaje za dużo ludzi, którzy nam odrzucają zaproszenie. Więc tak naprawdę Facebook też wie dużo o nas, kim kogo znamy, z kim się spotykamy i tak dalej. No i poza tym każdy szczegół życia użytkownika, który chwali się na swojej osi czasu i w prywatnych wiadomościach. Teraz co Google wie o swoich użytkownikach? Obowiązkowo jest troszeczkę mniej. Jest prawdziwe imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia i kraj. Zazwyczaj prawdziwe imię i nazwisko tak bardzo Google nie obchodzi, więc jeżeli podacie fałszywe, no to też raczej wam nie usuną konta, ale to jeszcze przyjdzie spokojnie, bo Facebook też wcześniej nie prosił o numery telefonów, a teraz już prosi i jest to obowiązkowe. No, adres e-mail oczywiście, numer telefonu po to, żeby niby odzyskać w razie czego wasze konto, jakby ktoś wam się włamał, tak naprawdę, no wiadomo, że to jest bardzo ważne i w ogóle. No i kraj, to też można podać fałszywy, raczej nikt się nie przyczepi, ale jest to teoretycznie obowiązkowe. Teraz opcjonalnie. I tutaj się robi naprawdę strasznie. Wszystko, co mają na swoich niemodyfikowanych smartfonach z Androidem użytkownicy. Więc jeżeli używacie Androida i nie robiliście żadnych zmian, tam macie tam aplikacje Google, jakieś Google Muzyka, Google Play, sklep, YouTube i tak dalej, no to już tak naprawdę możecie się pożegnać z prywatnością wszystkiego, co macie na swoim smartfonie. Bo to wszystko należy do Google i Android należy do Google. Da się zrobić tak, żeby się tego pozbyć, ale to wymaga trochę wysiłku, o czym będziemy mówić później. Zawartość skrzynki mailowej, jeżeli jest na Gmailu, wiadomo. Filmiki oglądane i wrzucane na YouTube, bo YouTube należy do Google i wspólne jest konto z kontem Google, więc wszystko, co obejrzycie na YouTubie, będąc zalogowanym na koncie Google, wszystko trafia do nich. Historia wyszukiwania w Google, wiadomo. Strony przeglądane w przeglądarce Chrome i nie tylko, więc ogólnie chodzi o to, że przeglądarka Chrome też należy do Google i też wiadomo, że zbiera dane o swoich użytkownikach, bo w ten sposób Google po prostu zarabia. To nie jest tak, że oni tak robią, bo są jacyś źli i nie wiem, i, znaczy no są oczywiście, ale nie robią tego tylko dlatego, że są po prostu jakimiś szwarc charakterami, po prostu dlatego, że to się opłaca, tak? Że im więcej wiedzą, tym więcej mają władzy, tym więcej mają możliwości sprzedawania tych danych i tym więcej zarabiają. No dalej, mamy treść dokumentów zapisanych i ubranych z dokumentów Google, tak? No dużo ludzi korzysta z dokumentów Google, no więc to wszystko też trafia do algorytmów albo do kogoś, kto o to poprosi. No to jeszcze można dodać. Tak, no. Do Google można dodać, że wszystko, co wyszukacie w Google Maps, oczywiście też Google sobie zapisze, jeśli jesteście zalogowani w tym czasie na swojego Gmaila, czyli wasz mail będzie wiedział to, że o 15 sprawdzaliście, jak dojechać do swojej koleżanki, albo o 17 sprawdzaliście,
jak dojechać na, nie wiem, nowe spotkanie w pracy, cokolwiek. Tak, właśnie. I jeszcze poza tym, że w Google Mapsach jakby jest, no wie gdzie, co wpisywaliście i tak dalej, to jeżeli macie Google Mapsy na telefonie i używacie ich, to domyślnie jest włączona opcja, żeby zapisywać wszystkie wasze trasy. I potem my kiedyś byliśmy na wyjeździe, wróciliśmy, używaliśmy Google Maps jeszcze zanim byłem człowiekiem świadomym. I wróciliśmy i mieliśmy calutką trasę, po prostu ślicznie na mapach mogliśmy wszystko prześledzić. Każde, dosłownie każde miejsce, w którym się zatrzymaliśmy, każde miejsce, przez które przejeżdżaliśmy. Nie no, pamiątka z wakacji jest super, nie? Ale no już co do prywatności to trochę gorzej. Ale czy te trasy są zbierane tylko w tych aplikacjach z Androida, czy No właśnie, trochę mniej wiadomo o tych Apple'owych, ale można przyjąć, że też są zbierane w Apple'owych. Po prostu dlatego, że nie wiemy, co jest w środku tej aplikacji. To nie jest, o czym też będę zaraz mówić, o aplikacjach z otwartym źródłem. I po prostu nie można jej ufać. Tak? Nie, jakby nie wiemy, że robi coś złego, ale no, ma taką możliwość i może to przed nami ukryć. Tak? I nie można jej po prostu zaufać w tej kwestii. Dobra, zamknięte oprogramowanie, czyli kto na tym korzysta, skoro nie użytkownik. Ogólnie chodzi o to, że zamknięte oprogramowanie, które stanowi w sumie większość oprogramowania, którego korzystamy, to jest takie oprogramowanie, do którego kodu nie mamy dostępu. Tak? Kod ogólnie może wytłumaczę, o co chodzi. Każda aplikacja i każdy program jest wpisany na podstawie pewnego kodu. No tam programista wpisuje ten kod i potem program działa, tak w skrócie. Z tym, że jeżeli programista już stworzył tą swoją aplikację, to on może ją tak nam udostępnić, żebyśmy nie mieli dostępu do tego kodu źródłowego. No po to, żeby na przykład, no nie wiem, no tutaj są powody, dla którego to się robi, więc przede wszystkim zbieranie danych użytkowników na masową skalę bez możliwości wypisania się. I to najlepszym przykładem jest właśnie przeglądarka Google Chrome, bo ma dwie wersje. Jedna to jest Chromium, która jest właśnie, jest dostępny kod źródłowy i można sprawdzić, co tam wszystko w środku jest. Ja nie mówię, żebyście chodzili, uczyli się teraz programować i sprawdzały wszystko, prawda, co tam jest, tylko chodzi bardziej o to, że ktoś to może sprawdzić, więc ciężko tam coś ukryć. Tak, bo będzie, no będzie po prostu skandal, jeżeli ktoś się dokładnie zobaczy, co tam jest, tak? Więc Google Chrome ma dwie wersje, ma tą wersję otwartą, Chromium się nazywa, i ma tą wersję zamkniętą, Chrome. No i oczywiście ten Chrome, który jest jakby niczym się nie różni od tego Chromium, poza kolorem ikonki i jakimś troszeczkę większym rozmiarem. I nie wiadomo, co to tak naprawdę jest ten rozmiar, można się domyślać, co tam jest. Ale jakby no... Czemu mieliby robić wersję zamkniętą dokładnie tego samego programu, jeżeli nie chcieliby czegoś ukryć, tak? Po prostu no, to jest oczywiste, że chodzi o to, że tam są zawarte jakieś elementy, które śledzą użytkowników i dlatego jest ta wersja zamknięta. No i większość ludzi korzysta z tej wersji zamkniętej, bo ta wersja Chromium, no to pewnie nikt z was nie słyszał, albo mało kto słyszał, że jest coś takiego. No i nie jest ona specjalnie przyjazna w zainstalowaniu, jest trochę poukrywana tam na tej, no nie jest to zbyt wygodne, przynajmniej na Windowsie, więc jest bardzo aktywnie, Google stara się ludzi odwieść od używania Chromium na rzecz Chrome. Dobra, uniemożliwienie użytkownikom dostosowania programu do swoich potrzeb. To jest taki czysto ekonomiczny powód, na przykład chodzi o to, żeby jeżeli kod źródłowy jest dostępny, no to każdy może sobie wziąć ten kod źródłowy, skopiować go, pozmieniać coś, wydać własną aplikację, która jest dostępna dla wszystkich i ma inne jakieś funkcje, prawda, które na przykład no, mogłyby się nie podobać producentowi, typu, że powiedzmy, że Photoshop udostępnia swój kod źródłowy, I ludzie sobie w ten sposób budują jakąś inną wersję Photoshopa, która nie wiem, jest pozbawiona jakichś funkcji, albo ma dodatkowe funkcje i tworzy konkurencję. No coś takiego, prawda? No to trochę to jest, są różne powody do tego. W każdym razie no, korporacje nie za bardzo lubią dzielić się swoją własnością intelektualną.
Dalej. Całkowita zależność od producenta oprogramowania. To wynika z tego poprzedniego punktu. Czyli, że po prostu można sobie w wolnym oprogramowaniu i otwartym oprogramowaniu można dostosowywać program tak, jak się chce i na przykład jeżeli na przykład producent oprogramowania się na nas wypnie i powie, że dobra, to oprogramowanie już nie jest, już go nie wspieramy, to tak często się dzieje z Windowsem, że oni do pewnej daty są wspierane, te systemy operacyjne Windows, a potem koniec i tyle i już nic nie zrobicie, bo nie macie dostępu do kodu, my mamy dostęp do kodu, tylko my możemy wypuszczać aktualizację, więc jak chcecie mieć dziurawy system, niebezpieczny, no to wasza sprawa, ale jak chcecie być bezpieczni, no to musicie kupić nasz produkt, tak? Więc idea jest taka, żeby uzależnić po prostu, nie można było, żeby nie, użytkownik nie mógł jakby kontynuować potem na przykład używania programu i ulepszać go wbrew interesom korporacji. Dalej, ukryte tylne drzwi, czyli tak zwany backdoor. No to jest kolejny sposób na inwigilowanie użytkownika. To jakby nie jest to wbudowana funkcja podsłuchu, tylko raczej możliwość podpięcia się pod daną aplikację, na przykład przez jakieś agencje rządowe, przez hakerów, no bo niestety tak jest, że jeżeli coś jest dostępne dla agencji rządowej, no to jest też dostępne dla hakerów i to nie jest tak, że to pozostaje jakąś tajemnicą długo, że jest jakieś właśnie tylne drzwi do programu. No i to oznacza, że po prostu można w dowolnej chwili się, Windows jest z tego znany, że ma pełno właśnie takich tylnych drzwi i można bez problemu się włamać, jeżeli jest jakaś potrzeba wykradania danych albo podsłuchu. Security through obscurity, czyli bezpieczeństwo przez niejawność, to jest totalna bzdura. I to jest coś, co często jest taką, to jest taki jakby slogan, który korporacje stosują, żeby mówić, że no nasze oprogramowanie jest bezpieczne, bo ludzie nie znają kodu, więc ludzie nie będą wiedzieć, gdzie są te dziury, gdzie są te backdoory i tak dalej, więc nie będą mogli z nich skorzystać, tak? Więc nie ma problemu, tak? Że nasze oprogramowanie jest zamknięte, ale jest bezpieczne, my tego pilnujemy i tak dalej. No to jest totalna bzdura, bo właśnie oprogramowanie, które nie ma kodu źródłowego dostępnego, dużo trudniej jest ludziom znaleźć, jakby, nie tyle znaleźć, dużo trudniej ludziom jest naprawić te błędy, które są. Na przykład powiedzmy, że mamy Photoshopa i Gimpa, tak? To są dwie alternatywne aplikacje do robienia grafiki. Photoshop, jedynie firma Adobe się nim zajmuje, tak? Tylko ona szuka tych dziur, tylko ona może je łatać, no ona wie, gdzie one są, tak? A no GIMP, jeżeli dziura jest, no to od razu ją widać w kodzie, bo kod jest dostępny w internecie i niezależni eksperci mogą to sprawdzić, tak? Więc jest od razu dużo więcej bezpieczeństwa, no bo po prostu nie robi tego jakaś mała grupka, zamknięta firma, tylko robią to wszyscy użytkownicy, którzy mają takie zdolności. No i w ten sposób tak naprawdę o takiej dziurze dużo szybciej dowie się zazwyczaj haker niż firma, która wydaje oprogramowanie zamknięte. Tak, to wszystko jest w miarę jasne? Okej. Okay. Chyba mi się uśpił. Sorki. No. Dobra, więc jak się nie dać inwigilować? Bo to chyba tutaj wszyscy jesteśmy, nie? Więc pierwsza rzecz. Stosowanie wolnego oprogramowania na każdym możliwym kroku. Najbardziej jak się da. Więc wolne oprogramowanie, tak jak mówiłem, to jest oprogramowanie, które ma otwarty ten kod źródłowy. Ten kod źródłowy można sobie przeczytać, można sprawdzić, co tam jest. W ten sposób właśnie, tak jak mówiłem, łatwo wykryć luki w bezpieczeństwie. Jeżeli jesteśmy, oczywiście znamy się na tym, ale spoko, na pewno się znajdzie ktoś, kto się na tym zna i sprawdzi to za nas. Pracuje nad nim średnio o wiele więcej osób niż nad oprogramowaniem zamkniętym, prawda? Więc to są większe szanse na to, że te dziury zostaną szybko załatane. No plusem jeszcze jest to, że wolne oprogramowanie działa na zasadach anarchistycznych i antykapitalistycznych. Nie jest płatne.
Po prostu jest na zasadzie, że dobrowolnej współpracy, wzajemnej pomocy i tego, że programiści, pasjonaci robią te oprogramowania po to, żeby po prostu pomóc innym, tak? A nie po to, żeby dla swojego zysku czy innych jakichś celów. No właśnie, nie dla zysku, lecz dla dobra ludzi. I fajne jest też to, że w takim wolnym oprogramowaniu zawsze można zgłosić jakiś błąd albo jakąś dodatkową funkcję, którą chcielibyśmy tam widzieć. No i tą funkcję ten programista albo programistka może zawsze dorzucić. A jak nie, no to możemy też wziąć po prostu ten kod źródłowy, samemu dopisać coś, co nam jest potrzebne i opublikować to jako oddzielną aplikację. I nie ma żadnego problemu, jakby wszystko to jest dozwolone. Tak naprawdę obecnie praktycznie każdy zamknięty program ma wolny odpowiednik. I zaraz pokażę, jakie to są odpowiedniki do najbardziej popularnych aplikacji. No więc tak, akurat tutaj jest kwestia wyszukiwarki. Może to tak nie tyczy się bezpośrednio wolnego oprogramowania, ale bardziej chodzi o to, że bezpiecznego oprogramowania. Więc wiadomo, że Google, tak jak mówiliśmy, jest bardzo kiepskie pod względem prywatności. Zamiast tego są trzy bardzo fajne wyszukiwarki internetowe. Pierwsza to jest DuckDuckGo, druga jest Startway, trzecia to jest Disconnect.me. Ja osobiście polecam Startpage, bo on używa po prostu wyników z Google'a, z tym, że jakby stworzy nam taką trochę ochronną barierę i nie zbiera od nas danych, tak jakby nie przekazuje tych danych Google, tak? Tylko po prostu używa jakby silnika wyszukiwania Google. Więc wyniki są bardzo dobre. Słucham jeszcze raz? Startpage.com po prostu. No i używa się i tak samo jak Google, też jest grafika, wideo, wszystko, tak naprawdę. A one są też na telefonie? To są wyszukiwarki, więc one są po prostu, no jak się ma przeglądarkę internetową, to można na nią wejść, tak. Dobra, więc zamiast Windowsa i Maca, no bo Mac też jest zamkniętym oprogramowaniem i też ja na przykład mu nie ufam i wy też nie powinniście. Więc zamiast tego zawsze najlepszy jest Linux. Linux jest całkowicie wolnym oprogramowaniem. Jest milion różnych tak zwanych dystrybucji Linuxa, czyli różnych jego wersji, które mają różne wyglądy, różne bajery, gadżety. Po prostu na pewno znajdziecie coś dla siebie, bo jest ich dosłownie tysiące. Na początek polecam Ubuntu. No, od razu powiem, że to jest dla początkujących chyba najfajniejszy Linux, taki bardzo prosty w obsłudze. Łatwo się z Windowsa przerzucić na to. Tak. Zamiast Google Chrome, Opera i Edge, które są trzema zamkniętymi przeglądarkami. O Chrome już mówiłem. O Opera i Edge, jeżeli nie wiecie, to jest następca Internet Explorera, którego nikt nie lubił, więc go przemianowali, żeby się źle nie kojarzyło z ciągłymi problemami z bezpieczeństwem i tak dalej, no ale to dużo nie pomaga, no bo i tak jest to zamknięte oprogramowanie, więc jest z definicji niebezpieczne. Zamiast tego są trzy fajne przeglądarki. Właśnie Chromium, który jest wolną wersją Chrome. Jakby jest, wydaje mi się, bezpieczne, chociaż ja już trochę straciłem zaufanie do, bo to jednak jest produkt Google, mimo że jest do niego kod źródłowy dostępny, to ja jednak na wszelki wypadek przerzuciłem się na te dwie ostatnie. Może powiem najpierw o Firefoxie, bo Firefox jest Wam pewnie znany i on od zawsze był wolnym oprogramowaniem i też jakby fundacja Mozilla, która Firefoxa tworzy, jest naprawdę spoko i są tacy naprawdę fajni ludzie, którzy wspierają też dużo właśnie wolnych inicjatyw, też finansują inicjatywy różne wolnościowe w internecie i tak dalej, więc polecam. Szczególnie nowa wersja jest naprawdę mega. Brave to jest taki nowy projekt, który to jest przeglądarka nastawiona właśnie bardzo konkretnie na prywatność. Też to jest wolne oprogramowanie. Na razie jest jeszcze w fazie testów i dużo jeszcze tam brakuje różnych fajnych rzeczy, które są na przykład w Firefoxie. No ale myślę, że można przynajmniej zainstalować, spróbować, zobaczyć.
Tak, może się spodoba, może nie. No tak, zamiast dorobienia grafiki, zamiast Photoshopa lub Illustratora mamy GIMP i Inkscape. GIMP jest naprawdę fantastycznym według mnie programem. Zawsze używam do wszystkich grafik GIMPa. I też nie trudno jest się go nauczyć. No, jeżeli ktoś ogarnia Photoshopa, to w GIMPie bardzo szybko się odnajdzie też. Inkscape jest trochę mniej znany. To jest program do grafiki wektorowej, czyli takiej, która nie jest skalowana. No, jeżeli nie wiecie, to nie musicie wiedzieć. Kto ma wiedzieć, ten wie. W skrócie też jest bardzo fajny, chociaż dosyć trudny w obsłudze według mnie. No, ale to też ja jestem trochę blamerem w robieniu grafiki, więc się tym nie sugerujcie. Dobra, zamiast Microsoft Office, no bo pewnie większość z nas robi różne dokumenty, ta prezentacja chociażby, prawda, piszemy różne arkusze kalkulacyjne i tak dalej, no i oczywiście flagowym produktem do tego jest Office. A zamiast tego jest zupełnie darmowy, który nie kosztuje 100 parę dziesiąt złotych, LibreOffice. I to jest kompletnie wolny zestaw oprogramowania biurowego i na tym była robiona właśnie ta prezentacja. A co zrobić w przypadku, gdy tam w tych arkuszach kalkulacyjnych w LibreOffice jednak są większe możliwości? To znaczy... Narzekają, ja tylko powiem, kto narzeka na to. Zawsze narzekają na to osoby zaawansowane w różnych wyliczeniach, obliczeniach matematycznych, które przyzwyczaiły się być może do Office'a Microsoftowego i chcą robić jakieś tam rozliczenia, jakieś skomplikowane obliczenia. No jasne. A ja im mówię, dobra, dawaj LibreOffice, to nie działa, to nie funkcjonuje, jest bardzo dużo narzekań, to będzie zaawansowany pro. No tak. No ja nie, jakby na to nie mam za bardzo odpowiedzi, bo ja nie używam za dużo Excela. Ja bardzo bym czytam Excela, czytam w tym wypadku LibreOffice Calc. Więc nie jestem zaawansowanym użytkownikiem, więc nie wiem, czego tam brakuje. No jeżeli czegoś brakuje, no to pewnie można to dodać dodatkami. Tak się domyślam, bo wszystkie te każda z tych aplikacji wspiera dodatki. Te dodatki też są za darmo i jeżeli czegoś brakuje, no to zazwyczaj jest ktoś już to napisał jako dodatek i bez problemu powinno się dać znaleźć. A co pytanie dotyczy Photoshopa w takim razie? Bo z Photoshopa też jest tak, że też się próbuje podsuwać GIMPa osobom, które są zaawansowane w Photoshopie. To reakcja jest zazwyczaj taka sama zawsze. No tak. To jest fajne, fajnie, że jest GIMP, ale że zawodowo jest ciężko jednak się przestawić. Wydaje mi się, że to też jest kwestia dodatków, bo akurat w GIMPie trochę bardziej siedzę niż w Calcu i Excelu. I ja na przykład robię ogólnie grafikę 3D zawodowo, więc też dużo używam GIMPa, nie? I mi GIMP w zupełności wystarczy do moich zastosowań. No ale oczywiście każdy będzie miał inne jakby doświadczenia, nie? No zawsze też do GIMPa są po prostu tysiące dodatków. W ogóle na ich stronie można je bez problemu znaleźć, zainstalować. Sam też korzystam z paru, więc myślę, że można zrobić tak, żeby GIMP był tak dobry albo prawie tak dobry jak Photoshop. No i plus oczywiście mamy tą prywatność, tak? No. Dobra, do montowania filmów zamiast Sony Vegas i Adobe Premiere teraz jest taka nowa aplikacja, która powstała. Ona jest jeszcze troszeczkę ograniczona, ale bardzo szybko się rozwija. Nazywa się Kaiden Live. Ja tego używam do montowania moich filmików na YouTubie. No, nie jest to jakieś super zaawansowane narzędzie, ale jakby jest pewna alternatywa. Jeżeli nie jesteście, no nie wiem, profesjonalnymi montażystkami albo montażystami, to myślę, że to w zupełności wystarczy do podstawowych zastosowań i będzie się rozwijać, będzie coraz lepsze, na pewno będzie coraz więcej funkcji. Zamiast Skype'a, który należy do Microsoftu, Tox. Tox to jest komunikator całkowicie szyfrowany. Jest bardzo fajny, ma wersję na wszystkie tak naprawdę platformy i na komórki, w sensie na smartfony i ma na wszystkie systemy operacyjne, więc nie jest wcale trudny w obsłudze, przepraszam. No dobra, w każdym razie polecam, tak? Tak. Tutaj komunikatory takie standardowe na Androida, jak ktoś nie lubi SMS-ów, to często korzysta z WhatsAppa. WhatsApp należy do Google, więc resztę możecie sobie dopowiedzieć same. No i SMS-y, które w ogóle nie mają żadnych jakby, w żaden sposób nie są zabezpieczone. To polecam Signal.
Tego używają, teraz już bardzo dużo ludzi używa Signala, więc to jakby już się zrobiło popularne. Nawet wiem, że posłowie PiS używają Signala, bo też się martwią swoją prywatność, mimo że to oni wprowadzali ustawę antyterrorystyczną, a może tym bardziej dlatego. Więc to jest... Co? Tym bardziej. No więc to jest aplikacja, która po prostu szyfruje wasze wiadomości. Ma też inne różne fajne funkcje, można też rozmawiać jakby tak jak przez Skype'a, rozmawiać głosowo, można też wysyłać wiadomości głosowe, zdjęcia. Jest też na komputery, chociaż to jest jeszcze też w wersji, w fazie testów. Ale kto to jest w ogóle autorem tego Signala? Tak, to znaczy no Signal... No to jest taki jakby... To jest otwarte oprogramowanie, oczywiście. Tutaj tylko podaję otwarte oprogramowanie. Z tego co wiem, jakby robi to grupa Open Whisper Systems, której głównym jakby no, szefem powiedzmy jest taki człowiek, który się nazywa Marlin Spike, on jest chyba? Chyba tak. No to jest bardzo w ogóle wesoły człowiek. To jest człowiek, który przyszedł na zebranie tam NSA, jakąś konwent o bezpieczeństwie, tam ludzie z NSA przyszli w mundurach i w ogóle on przyszedł w takiej długiej, wysokiej czapce pluszowej, więc jest taki trochę jajcarz, ale jakby facet ma naprawdę głowę na karku i bardzo mu zależy na prywatności i też jest anarchistą. Więc od razu już to jakieś tam zaufanie może w tych kwestiach budować, nie? No. Ale nie powiem, że Signal jest idealny, bo Signal też na przykład wymaga numeru telefonu do zarejestrowania się. To jest chyba najgorsza rzecz w Signalu. Co prawda szyfrowanie, to nie wpływa na szyfrowanie, bo szyfrowanie się odbywa z naszego urządzenia na drugie urządzenie i nie da się, żeby na przykład serwery Signala to czytały to, co mamy napisane. No ale jakby mamy już ten swój numer telefonu w bazie danych Signala, więc... No i oczywiście jak zwykle ograniczone zaufanie, tak? Nie jest to jakby idealne rozwiązanie, można by to było pewnie rozwiązać inaczej. Ale chodziło o to, żeby było jak najłatwiejsze dla początkujących użytkowników, że po prostu się rejestrujesz, wbijasz swój numer telefonu, dostajesz SMS-a i jesteś, tak? No, zamiast Google Play, czyli sklepu z aplikacjami na Androida, są dwie fajne alternatywy. Jest sklep F-Droid, na którym jest tylko i wyłącznie wolne oprogramowanie. Tam naprawdę znajdziecie właściwie praktycznie wszystko, co jest potrzebne. No i jest Yelp Store, który jest po prostu wolnym klonem, wolnym oprogramowaniem klonem tego zwykłego Play Store. I za pomocą tego można ściągać aplikacje normalnie ze sklepu Google Play. No, co oczywiście odradzam, prawda? Bo tamte aplikacje w większości, oczywiście można znaleźć aplikacje, na przykład Signal jest na Google Play, nie jest na F-Droidzie i jest wolnym oprogramowaniem. No ale no, jakby polecam raczej nie, a przynajmniej uważać jak się przegląda sklep Google Play, bo łatwo się natknąć na coś niefajnego. Ale w ten sposób nie musicie mieć zainstalowanych usług Google na telefonie, więc jeżeli sobie się pobawicie, zhakujecie sobie telefon i w ten sposób pozbędziecie się tych usług Google, no to nie jesteście w czarnej dupie, żeby ściągać aplikacje albo gry, jak bardzo lubicie grać czy coś. Dobra. Zamiast aplikacji Facebook oficjalnej, która ma naprawdę przerażające jakby te pozwolenia użytkownika, w tym właśnie mikrofon, kamerę i tak dalej. To są dwie takie alternatywy, które znajdziecie na przykład właśnie na F-Droidzie. Jest Material F-Book i FaceSlim. No, to już w zależności co kto lubi. Można oba ściągnąć, spróbować. Zobaczycie jak się podoba. Teraz zamiast map Google, które lubią zapisywać wszystkie nasze podróże. Jest taka aplikacja jak Osmand. To jest w pełni wolna aplikacja GPS. Ona nie ma map online, więc jak na przykład wyjeżdżacie w jakiś kraj, gdzie nie macie dostępu do internetu, no to możecie ściągnąć sobie po prostu mapy i macie te mapy ze sobą i nie ma problemu. No i plus oczywiście ona was nie śledzi, tak? Zamiast YouTube'a, który też jest od Google, też są dwie alternatywy, NewPipe i SkyTube, to też już zależy co kto lubi. Jest jeszcze
YouTube, który na blockchainach jest oparte, ale o tym wiem tylko dlatego, że Kerfus tam jest. A tak, ale to już jest, w sensie to nie jest YouTube, nie? Tylko to jest po prostu już alternatywa do YouTube'a, tak? W sensie to jest inna już usługa, no tak. No tak, nie, bo to są aplikacje po prostu do normalnego tworzenia filmików z YouTube'a, tak? To nie są jakieś inne YouTube'y, gdzie są inni użytkownicy, inne filmiki, tylko to jest po prostu do odtwarzania YouTube'a z zachowaniem prywatności. Tak jeszcze? Proszę, proszę. W tych aplikacjach YouTube'a nie trzeba mieć założonego konta, a mimo to można subskrybować sobie wszystkie kanały, które chcecie bezpośrednio w aplikacji, bez zakładania konta, bez posiadania konta Gmail. No. Jest pytanie z tyłu. Tak? Ja mam takie pytanie, bo był raz taki update, że teraz jak się słucha muzyki z YouTube'a, to nie można włączyć telefonu, bo wtedy się zamyka muzyka. Mhm. To jest w tych aplikacji tak. NewPipe. NewPipe właśnie, to ma taką funkcję, że można sobie... Tak, można sobie w tle odtwarzać filmiki z YouTube'a. I po prostu tworzenie się tak jak po prostu wysiedla się okienko, tak jak muzyka, nie? No to wszystko można z NewPipe'em. No. W sumie to jest nawet lepsze od aplikacji YouTube'a pod tym względem, bo na aplikacji YouTube'a się tego nie da zrobić. No dobra. Zamiast tego domyślnego Androida, który dostajecie kupując telefon i który już ma zainstalowane pełno rzeczy zamkniętych i przede wszystkim właśnie aplikacje Google, no to są różne alternatywy. Nie będziemy się tutaj zajmować tym, jak je zainstalować, bo to jest trochę urwanie głowy, szczerze mówiąc, i to jest zawsze problem, że to naprawdę już wymaga dłuższego siedzenia na forach różnych, czytania o tym, jak to się robi. Oczywiście ci, którzy robią te alternatywy, starają się zrobić, żeby było jak najłatwiej, no ale i tak jest dosyć trudno. Głównie dlatego, że każdy telefon jest zupełnie inny i po prostu każdym telefonie będzie to się odbywało troszeczkę inaczej. A jeszcze bardzo mili producenci telefonów blokują te telefony tak, żeby się nie dało zainstalować łatwo alternatywnego oprogramowania. Więc no, to już jest temat, który trzeba zgłębić samemu. W każdym razie dwa fajne takie właśnie alternatywy. To jest Lineage OS i Resurrection Remix. To jest Android zwykły, tylko pozbawiony wszystkich usług Google, pozbawiony wszystkich właśnie zamkniętych elementów. I można zainstalować sobie do tego F-Droid na przykład. Dobra. Dalej mamy kolejny sposób na zabezpieczenie swoich danych prywatnych, to jest szyfrowanie. Rzecz, którą często ludzie mają, to jest hasełko przy logowaniu na Windowsie albo w BIOSie. Po prostu jak się włącza komputer, to prosi o hasełko albo użytkownika, hasełko użytkownika w Windowsie i to jest bez sensu kompletnie. To się w ogóle nie warto tego robić, bo to jest tylko strata czasu. Oczywiście w ogóle używanie Windowsa i oczekiwanie jakiejś prywatności to jest strata czasu, ale w ten sposób nawet można po prostu wyciągnąć dysk z waszego komputera albo podpiąć się z innym systemem operacyjnym na pendrive'ie i skopiować wasze dane bez problemu. One nie są w żaden sposób ukryte, w żaden sposób zabezpieczone. To jest tylko taki ekranik, przez który trzeba przejść i tak naprawdę też można bardzo łatwo go obejść, jakby komuś zależało. Dalej. No a jeszcze nie powiedziałem, że szyfrowanie w BIOSie, hasełko w BIOSie jest przydatne w tym sensie, że jak ukradną wam komputer, to nie będą mogli potem go odsprzedać łatwo, bo jest hasełko i to hasełko nie zawsze łatwo jest zdjąć, ale poza tym to też w żaden sposób się nie przekłada na prywatność, tak? Bo zawsze da się zdjąć, tak. Ale jest to jakoś jakimś tam utrudnieniem, prawda? No tak. Dobra. Co? Jest to usługa. Tak, jest to usługa, dokładnie. No i raczej myślę, że złodzieje mają bez problemu dostęp do tej usługi, tak? No. Dobra. Szyfrowanie dysku w Windowsie no jest lepsze, bo można rzeczywiście zaszyfrować dysk. Jest taka funkcja chyba w wersjach Pro, Windowsa 7, potem tych dalszych. Z tym, że zaszyfrujecie sobie dane, ok. Może rzeczywiście ktoś nie będzie miał problem z wyciągnięciem wam dysku i po prostu odczytaniem go, ale na przykład nie będzie miał problemu z tym, żeby się włamać na wasz komputer, bo Windows jest dziurawy i jest zamknięte oprogramowanie. Tak, i kody do rozszyfrowania dysków w Windowsie są wysyłane od razu do siedziby Microsoftu. Zgadza się. No. Dalej. Pełne szyfrowanie dysku w Linuxie. No oczywiście wiadomo, że już mamy wolne oprogramowanie, więc już jest o niebo lepiej. Jest to bardzo fajne i bardzo łatwe do zrobienia. Po prostu podczas instalacji zaznaczamy jedną opcję i szyfruje nam dysk, podajemy hasło i koniec.
I potem to naprawdę jest bardzo ciężko złamać. W sensie to wymaga złamanie takiego hasła, wymaga bardzo potężnego komputera, który będzie pracować i w zależności od tego, jak dobre jest wasze hasło, który będzie musiał pracować bardzo długo, żeby je złamać. Ale jest jeszcze jedna, jeszcze lepsza alternatywa. Można zrobić pełne szyfrowanie dysku w Linuxie i jeszcze dodatkowo uprzykrzyć życie smutnym panom, robiąc sobie zaszyfrowany kontener. Czyli po prostu taki folder, który ma dodatkowe, osobne hasło, osobne szyfrowanie i to jest jeszcze tam dodatkowe zabezpieczenie, że jak ktoś pozna wasze hasło na Linuxa, na szyfrowany dysk, no to zawsze będą te wasze najbardziej przypołowe rzeczy, możecie sobie tam trzymać i będzie dodatkowe jeszcze utrudnienie, tak? Bo to nie jest tak, że jakiekolwiek hasło jest nie do złamania. Nie ma takich rzeczy po prostu. Każde hasło jest potencjalnie do złamania, tylko wymaga to odpowiedniego sprzętu, odpowiedniej mocy obliczeniowej komputera i tak naprawdę sztuką tworzenia haseł, o której zaraz będę chyba mówić, tak? Tak właśnie, to płynnie przejdziemy do tego. Sztuka tworzenia haseł jest taka, żeby po prostu hasło było jak najtrudniejsze i jak najdłużej czasu zajmowało złamanie go, a nie żeby było betonowe, nie do złamania. Nie da się tak, nie ma takich rzeczy po prostu. I im tak naprawdę im dłużej, im więcej jakby, może tak, to wszystko powiem trochę inaczej. To wszystko jakby technologia cały czas idzie do przodu i coraz większe są te moce obliczeniowe komputerów i coraz łatwiej przez to jest te hasła złamać, więc będzie coraz trudniej ze stworzeniem dobrego hasła niestety. No więc tak, najbezpieczniejsze hasło to takie, którego nie możemy zapamiętać. Tak, więc to jest takie moje motto, że najlepiej po prostu do wszystkiego, do czego się da, używać haseł, które są kompletnie nie do zapamiętania i przez to nie zawierają takich znanych słów nam, prawda? Bo atak na takie rozszyfrowanie hasła polega głównie na tym, że bierze się wielki słownik różnych wyrażeń popularnych, które ludzie stosują na hasła, różnych imion, obiektów i tak dalej. Wszystkie słowa tam są i popularne hasła i się na podstawie tego słownika po prostu kolejne próbuje, na siłę próbuje kolejne hasła, czy pasuje. I tak miliony razy. No i dlatego, jeżeli wasz przeciwnik, który chce wasze hasło złamać, ma bardzo mocny komputer, no to zajmie mu to na przykład powiedzmy tydzień, tak? A jeżeli ma super komputer, taki dedykowany po prostu szafę, no to zajmie mu to na przykład 2 dni i tak dalej, i tak dalej. Im mocniejszy komputer, tym łatwiej to pójdzie. Więc najlepsze hasło to takie, które nie zawierają właśnie żadnych słów, które znajdziecie w tych słownikach. Więc potrzebne wam będą menedżery haseł. Menedżery haseł to są takie programy, które trzymają wszystkie hasła w jednym pliku, który ma jedno hasło i to hasło już naprawdę musicie się wysilić, żeby ono było dobre, a reszta to już zupełnie możecie być spokojni, bo hasła wyglądają tak, że w ogóle ciężko jest je w ogóle rozczytać, a co dopiero zapamiętać. W sensie, no są to głównie zbitki różnych przypadkowych znaków i liczb, liter w różnych wielkościach itd. Z tym, że nie musicie jakby tych haseł nigdy nawet na oczy zobaczyć, bo menedżer haseł działa tak, że po prostu kopiujecie sobie hasełko, z niego wklejacie i nigdy nie musicie na nie patrzeć. Jest to bardzo wygodne. No, tu jest bardzo fajna grafika, żeby traktować wasze hasła tak jak wasze majtki, czyli zmieniać się często, nie zostawiać ich, żeby sobie gdzieś leżały i nie dzielić się nimi. No co prawda akurat grafika jest od bardzo niefajnej korporacji Shell, no ale taka była, więc no to jest chyba wszystko jasne, prawda, że najlepsza ochrona przed złamaniem hasła to jest po prostu często je zmieniać. Ja przyznam się szczerze sam, że za rzadko zmieniam hasła. Oczywiście nie udostępniać ich nikomu. Nie dlatego, że na przykład komuś nie ufacie, tylko po prostu dlatego, że na przykład ktoś może przez przypadek się wygadać albo przez przypadek coś gdzieś to źle wpisać w jakimś złym miejscu. No coś może tam, więc najlepiej ufajcie tylko sobie w kwestii swoich haseł, tylko wy je pamiętajcie i tyle. Najlepiej nie zapisywać nigdzie haseł w miarę możliwości, albo przynajmniej zapisać je i potem spalić, jak już się go naprawdę dobrze nauczycie. No i tyle. Dalej mamy bezpieczną komunikację.
Więc tak, najważniejsze jest szyfrowanie end-to-end. To oznacza po prostu, że szyfrowanie odbywa się na waszym urządzeniu, czy tam komórce, czy komputerze i jest rozszyfrowywane na innym urządzeniu, do którego wiadomość ma trafić. Chodzi o to, żeby nie używać szyfrowania takiego, które udostępniają jakieś, nie wiem, na przykład, że Google udostępnia swoje szyfrowanie na swoim Gmailu. To jest bez sensu, bo oni tak naprawdę mają do tego wszystkiego dostęp i to się nie jest celem w ogóle. PGP to jest system szyfrowania maili. Nie będziemy tutaj pokazywać niestety, jak się robi PGP, dlatego że każdy z was musiałoby swoje konto mailowe przygotować tutaj i tak dalej, to jest nie do zrobienia niestety. Ja będę robić filmik z tego, jak używać PGP, jak zainstalować sobie PGP i śledźcie Warszawską Federację Anarchistyczną na Facebooku albo mój kanał Posłuchaj o Anarchizmie. Możecie, jakby tam to na pewno się pojawi. Co? A, na Facebooku, no niestety na Facebooku. Ale spoko, o Facebooku też będę mówić, jak można stworzyć sobie anonimowe konto na Facebooku. Bo da się, jest to trudne, ale da się. Dobra, TOX. No to mówiliśmy o tym TOX-ie, prawda? On też ma właśnie takie szyfrowanie end-to-end. Dalej, no Signal, o tym też była mowa. Riseup.net. To jest kolektyw z Stanów Zjednoczonych, z Seattle, który zajmuje się udostępnianiem głównie aktywistom i anarchistom bezpiecznych sposobów komunikacji. Na przykład oni mają własne maile, mają własne VPN-y, o tym zaraz będę mówić, co to są VPN-y. Ogólnie wszystko to jest za darmo, no i jedynym haczykiem w tym jest to, że trzeba mieć zaproszenie. Takie zaproszenie można dostać albo od kogoś, kto już jest aktywistą, albo można do nich napisać i powiedzieć, że jestem osobą, która zajmuje się tym i tym, działam tam i tam i proszę o konto na Riseupie, tak, żeby przydałoby mi się dlatego i dlatego. Taka troszkę trzeba tam taką laurkę ładną napisać. No, dalej. Właśnie, VPN. O co w tym chodzi? Tutaj mam wskaźnik laserowy chyba? Tak, dobra. Ogólnie VPN to jest sposób na zabezpieczenie się przed wykradaniem naszych danych po drodze od nas, prawda? O, przepraszam, nie ten przycisk. Tak, okej. Okay. Sorry, to nie mój pilot. Więc tak, tu jesteśmy my, tak? I tu jest... Tak jak bez VPN-a przechodzi nasz wszystkie dane, które sobie w internecie, które przesyłamy do internetu, one przechodzą przez ISP, czyli naszego dostawcę internetu. I ten dostawca no, może sobie w sumie zrobić z tymi danymi co chce, jeżeli nie są zaszyfrowane. Może na przykład oddać je właśnie na użytek rządowi, żeby założyć nam tutaj podsłuch. Albo hakerzy mogą się do tego dobrać też bardzo łatwo. No i dalej to idzie właśnie do internetu, prawda? To przechodzi takim łukiem przez bardzo niebezpieczny korytarz, do którego każdy ma wstęp, tak? No, a VPN robi to, że bezpośrednio szyfruje tutaj, właśnie jest to szyfrowanie end-to-end, szyfruje tutaj nam dane, które wysyłamy i pobieramy z internetu, przechodzi to na serwery VPN-a i dalej dopiero idzie do internetu. Idea jest taka, że tutaj po prostu nikt nie wie, co się dzieje, nikt nie wie, jakie strony przeglądamy, kim jesteśmy, jaki jest nasz adres IP i tak dalej. No z tym, że problem z VPN-ami jest taki, że są niestety w większości płatne. Nie są to jakieś duże pieniądze, no ale trzeba zapłacić poza VPN-ami od Riseupa, no bo Riseup jest kochany. Problem w tym, że VPN od Riseupa są troszeczkę wolne i trochę ciężko się ich używa, no niestety, no zawsze coś za coś, prawda? Więc polecam sobie po prostu wykupić VPN. Nie będę tutaj żadnych firm wymieniał, bo to nie jest reklama, ale no, można sprawdzić rankingi VPN-u, wybrać najlepszy albo najtańszy i powinno być wszystko ok. To jest takie wstępne zabezpieczenie, bardzo, bardzo, w sumie bardzo skuteczne. Ale jeżeli chcemy być mega, hiper anonimowi i zupełnie nie dać się podsłuchiwać, to jest coś takiego jak sieć Tor. Tutaj mam, nawet na laptopie mam logo Tora. Tak bardzo lubię tę sieć. Więc ogólnie to jest bardzo podobna koncepcja do VPN-a. Z tym, że najpierw nasz
nasze połączenie internetowe przechodzi przez sieć kilku serwerów i za każdym razem jest coraz bardziej szyfrowane. Są kolejne warstwy, dlatego jest ta cebula, bo to jest cebula ma warstwy, są kolejne warstwy szyfrowania. I dopiero jak dotrze do ostatniego serwera, to wychodzi bez szyfrowania do swojego celu. Albo może zostać w sieci Tory, tam też są strony internetowe, które działają tylko i wyłącznie w Torze i w ten sposób one nigdy nie wychodzą poza tą sieć, a tutaj możemy po prostu do normalnego internetu się podłączyć przez Tor. Z Torem jest taki problem, że tak, on jest super, jest darmowy i jest bardzo pomaga na przykład ludziom, którzy żyją w krajach, w których są jeszcze bardziej, które mają jeszcze bardziej dyktatorskie zapędy od naszego. Na przykład w Chinach, w Iranie i tak dalej. Dużo dziennikarzy z tego korzysta po prostu, żeby ominąć cenzurę internetu. I jesteśmy zupełnie anonimowi w tej sieci, co jest też świetne. Jedyny problem jest to, że ta sieć jest bardzo wolna. W sensie jak się podepniecie do Tora, no to naprawdę trzeba mieć mega cierpliwość, żeby tam, no to jest po prostu jak używanie internetu w dobie wczesnej neostrady albo jeszcze wcześniej, nie? No więc no, żadna przyjemność to nie jest, ale na pewno jest to przydatne, jeżeli chcemy na przykład, no nie wiem, organizujemy jakąś akcję i chcemy, żeby służby się o tym nie dowiedziały, no to Tor to jest absolutnie najlepsze narzędzie. No, jakby jeżeli też nie mamy kasy na VPN-a, no to też może tak być. Można, ja na przykład miałem ustawione, żeby cały mój internet szedł przez Tora, powiedzmy. I no dało się z tym żyć, ale było ciężkie, szczególnie, że teraz większość stron wymaga, żeby chociażby na nie wejść, jeżeli wchodzi się z serweru Tora, to wymaga wpisania, potwierdzenia, że nie jest się robotem, wpisania tak zwanej kapczy, albo klikania na te głupie obrazki, że zaznacz 5 samochodów, a potem zaznacz 4 znaki, a potem zaznacz 7 słoni i po prostu masakra, nie? Więc już miałem tego dosyć, kupiłem sobie VPN-a, już po prostu spasowałem. No ale można, no, da się. Dobra, jest najlepszą rzeczą, którą możecie robić, żeby zachować bezpieczeństwo, zużywanie główki. To oznacza tak. Unikanie tak zwanych ataków korelacyjnych. Co to jest atak korelacyjny? Już tłumaczę. To jest coś takiego, że można, na przykład nawet jeżeli używacie Tora, powiedzmy, prawda? I teoretycznie nikt nie wie, co robicie na tym Torze, bo nie da się tego sprawdzić, z kim się łączycie, co wysyłacie. Ale na przykład można sprawdzić, że tego Tora używaliście w danej chwili, w danym miejscu, tak? Albo się łączyliście z daną stroną i ta strona wie, ktoś na tej stronie się dowiedział, że akurat w tym momencie ktoś używał Tora i wtedy już można bardzo łatwo namierzyć, kto to jest. Albo na przykład Tor też jakby domyślnie otwiera się w okienku takim małym i to jest specjalnie po to, żeby jakby ciężej było Was zidentyfikować zgodnie z Waszą rozdzielczością ekranu. Bo jeżeli dacie pełny ekran, no to się rozciąga strona, więc strona wie, że macie taką a taką rozdzielczość ekranu. Nie jest to jakaś ważna informacja, ale to właśnie o to chodzi, że te drobne informacje składają się na pewien profil, tak, Wasz. I jeżeli im ten profil jest bogatszy, to łatwiej Was zidentyfikować jako pojedynczą osobę. No i właśnie taki atak korelacyjny, chyba najśmieszniejszy przykład był tego, jak pewien licealista w Stanach zrobił taki psikus, bo chciał się wywinąć z klasówki i jakby napisał, że jest bomba u siebie w liceum. No i oczywiście cały liceum ewakuowano i tak dalej. No i jakby ten mail przyszedł, został wysłany z sieci Tor, tak? No i nie wiadomo było, kto to zrobił, tak? Ale niestety okazało się, że ten uczeń był jedyną osobą, która w tym czasie korzystała z sieci Tor. I od razu można było wiedzieć, kto to był i typek no miał bardzo poważne potem kłopoty. Rozszerzanie swojej wiedzy, czyli po prostu ciągle bycie na bieżąco ze wszystkim. Ciągle trzeba wchodzić, ja zaraz podam parę linków fajnych, wchodzić na różne strony, czytać o tym, dowiadywać się, jakie są nowe zagrożenia, jakie są nowe sposoby na uchronienie się przed nimi i tak dalej. No właśnie, to jest to samo, no, bycie na czasie z nowymi zagrożeniami, tak? No, to są tematy po prostu na, no, że tak powiem,
kilka lat czytania różnych rzeczy, tak? Ale warto, tak? Po prostu przeznaczyć na to troszkę czasu i ciągle dowiadywać się czegoś nowego na ten temat. No i tylko w ten sposób możemy być po prostu o krok do przodu przed osobami, które chcą wygrać nasze dane. No, więc tak. A ostatnie pytanie. Jestem wzorowym obywatelką lub obywatelem. I po co mi to wszystko? Więc ogólnie im więcej osób korzysta z tych metod, tym łatwiej jest tym, którzy rzeczywiście potrzebują się ukrywać. Tak jak mamy na przykładzie tego chłopaka, który wpadł przez to, że był jedyną osobą, która korzystała z Tora w tamtym momencie, no to gdyby hipotetycznie wszyscy używali Tora, to już nie można byłoby go namierzyć, prawda? Więc im więcej jest ludzi, nawet jeżeli nie potrzebuje się koniecznie się ukrywać, to im więcej jest ludzi, którzy używają tych narzędzi, tym więcej, tym łatwiej jest tym, którzy rzeczywiście potrzebują się ukryć. Dlatego nawet jeżeli nie potrzebujecie tego tak naprawdę, to i tak warto to robić. Dodatkowo osłabiamy władzę i korporacje, odbierając im możliwości inwigilacji. Tak? No po prostu one zbudowały swoją potęgę na tym, że zbierają o nas dane i będą dalej budowały potęgę, jeżeli im to umożliwimy. I będą jeszcze trudniej, jeszcze będzie trudniej tym ludziom, którzy chcą się ukryć, przed nimi się ukryć. Tak? No i na końcu oczywiście w każdej chwili możemy przestać być wzorowymi obywatelami. I nigdy nie wiadomo, kiedy zaistnieje taka potrzeba, więc zawsze będziemy mieć jakiś tam po prostu zaplecze i wiedzę i w każdej chwili możemy po prostu przejść do podziemia, tak? Powiedziałbym, że na ciemną stronę mocy, ale wydaje mi się, że to jest raczej na jasną stronę mocy. Tak, i to przejście do podziemia wcale nie musi wyglądać tak, że nagle stajemy się strasznymi hakerami, a w nocy idziemy podkładać bomby na przykład, bo to mogłoby oznaczać, że nie jesteśmy przykładowym idealnymi obywatelami. Nie, to chodzi o to, że w każdej chwili, gdzie zmieniają się systemy polityczne, nagle może wejść jakieś prawo, które bardzo w was uderza, bardzo się z nim nie zgadzacie, bardzo nie chcecie po prostu żyć w społeczeństwie, gdzie takie prawo obowiązuje. I to wtedy już wystarczy takie jedno prawo, jedna dodatkowa zasada, jedna nowa ustawa, która może sprawić, że powiecie dość, chcę być bardziej anonimowym, ponieważ to mnie zagraża. No dobra, to dalej. Tu są te fajne linki, o których mówiłem. Pierwsze to jest Polska Fundacja Panoptykon. Fundacja, która się specjalizuje właśnie w bezpieczeństwie i prywatności w sieci. Zaraz my obejrzymy filmik od nich, albo może nawet kilka, nie wiem ile mamy czasu. Nie mamy czasu. No dobra, to obejrzymy tylko jeden filmik od nich. No i oni nie robią różne akcje edukacyjne, warto zajrzeć, tam jest wiele fajnych porad. Stopinwigilacji.org, które jest prowadzone przez środowisko anarchistyczne. No to też macie właściwie to samo. Niebezpiecznik.pl to jest strona ogólnie o bezpieczeństwie komputerowym, troszeczkę dla bardziej zaawansowanych, ale nie tylko. Bardzo polecam tam serię o hakerze Januszu. Jest świetna naprawdę i super pokazuje, w jaki sposób hakerzy się włamują do ludzi, w jaki sposób wykradają im hasła, dane, pieniądze i tak dalej. Na linki o zagrożeniach. Tak, i są najnowsze wieści tam zawsze. Po prostu jest ciągle aktualizowana ta strona, tak no, panoptykon, stopień inwigilacji niekoniecznie, a oni po prostu są zawsze na czasie, niebezpiecznik po prostu... No to powinna być wasza strona domowa, jeżeli jesteście trochę bardziej poważni, albo poważne w tym. Zachowacie animowość. Prison Break to jest strona amerykańska, ale ona ma wersję polską, po prostu się daje PL na końcu. To jest spis oprogramowania i usług anonimizujących, czyli te rzeczy, które wam wymieniłem i jeszcze wiele innych. EFF, czyli Electronic Frontier Foundation, to jest taki amerykański odpowiednik naszego panoptykona. I oni na przykład właśnie odkryli tą sprawę z tymi kropkami na drukarkach. Oni też robią świetne różne programy, takie dodatki na przykład do Firefoxa, które pozwalają zachować anonimowość, które zaraz też będę pokazywać. No i warto tam zajrzeć. No i oczywiście mój kanał na YouTubie, bezwstydna reklama. Posłuchaj na anarchizmie, zapraszam. I tyle. Dobra, to są jakieś pytania? Są nieco
wspomniał Pan o tym, że jak się na przykład chodzi z telefonem i korzysta, nie wiem, z sieci Wi-Fi, ona się, to ten telefon się zapisuje tam, z kim się łączy i w ogóle miejsce, ale potem się idzie w inne miejsce, na przykład do galerii handlowej i tam stoją też, zapomniałam tej nazwy, beacony. One potrafią odczytać, że na przykład ten telefon, to tydzień temu ty się logował na lotnisku w Stansted. No tak. To jest może osoba, która jeździ tam na zmywach, to tamto, to jej na przykład zareklamujemy coś. I teraz to chyba, czy to można jakoś też temu zaradzić? Wyłączyć Wi-Fi. To jest chyba jedyny sposób. A czy są jakieś aplikacje, żeby to czyścić, czy też na przykład potem to trzeba tylko ręcznie usuwać i nie ma innej rady? Z tego co wiem, to takie rzeczy, nawet gdyby były jakieś sposoby na czyszczenie tego, to tak czy owak te beacony są często połączone w sieci, prawda? Więc one też między sobą się wymieniają informacjami, więc nawet nic na to nie poradzimy po prostu. Jeżeli mamy włączone Wi-Fi i one nas zapiszą, to one się podzielą tą informacją z innymi i będzie stworzona jakby taka siatka, gdzie byliśmy tak czy owak. Więc jak ktoś jest własny na połączenia, które oferują właśnie, ja to nawet zauważyłam ostatnio przystanek tam na ulicy Boronicza, jak się wysiada z metra, to ma możliwość skorzystania z połączenia oferowaną przez Agorę. I można. I właśnie telefon się połączył z internetem i sobie nawet ustawił dobry czas, bo miał zły. I to też się zapisało. No tak. No to jest taki hotspoty po prostu, tak? I mało tego. To nawet nie jest tak, że to wymaga naszego zezwolenia, tylko po prostu te wszystkie beacony, one wykrywają po prostu telefony, które mają włączone Wi-Fi czy tam komputery i nawet jeżeli się z nimi nie połączymy, to one wiedzą, że jesteśmy w pobliżu, tak? To jest ten problem. No nie ma na to sposobu poza nieużywaniem Wi-Fi. No i oczywiście dodatkowo na pewno przydaje się, jeżeli wchodzimy do jakiejś kafejki internetowej albo do innego Starbucksa, może nie Starbucksa, fuj, to może do innego jakiejś powiedzmy kooperatywnej kawiarni i jest tam Wi-Fi, no to warto używać VPN-a po prostu po to, żeby zabezpieczyć swoje dane. Ale nie zabezpieczymy się przed tym, żeby rzeczywiście zostało to zapisane, że byliśmy tam i tak dalej. No. No nie da się, poza po prostu nieużywaniem Wi-Fi. No. Albo może ewentualnie udostępnianiem sobie internetu z telefonu. No jakiś tam sposób to jest. No tak. Dobra. To co? Coś jeszcze? Tak. Przechowywane są nasze prywatne dane na serwerach, które będziemy w kodom mail. Ja z tego korzystam, są dwa hasła i chyba się sprawdzi. Oczywiście nie miałem pewności, do tego ma dostęp. No właśnie. No ale jeżeli chodzi na przykład o Wallet czy Agorę, to wiemy, że wszystko ma dostęp, cały Agorę, ulicę i tak dalej. No to teraz, gdy korzystam sobie jednak za granicą, no to myślę, że jednak jest trochę trudniej. I jeszcze, jakbyśmy mieli bardzo drugi raz, druga kwestia, to że niestety te wszystkie hasła są dosyć łatwe do przejścia. To już było przy Karystyka bodajże. To jest CIA. Ludzie co wołało Karystyka, po prostu jest robota niektórych komputerach, niektórych jednostkach użytkowników, oprogramowanie wyszczytywało to, co oni piszą z klawiatury. No tak. No i to po prostu powiadomo, co oni piszą, nieważne, by mieli klasę, jakie mieli inne oprogramowania. Jeżeli nie byli tego małego programików, no to niestety wszystko było Dobra, to może najpierw powiem o tym Proton Mailu, bo też znam tego dostawcę maila. Jest to fajna koncepcja. Problem w tym, że no właśnie, szyfrowanie odbywa się nie end-to-end, tylko na stronie serwera. Czy po stronie serwera. Więc przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Więc to oznacza, że no jesteście zdane na łaskę dostawcy maila znowu, tak? Więc najlepiej po prostu właśnie to użyć tego PGP, które będę omawiać w filmiku potem, który dodam. Wtedy na pewno jest to szyfrowanie jakby od was do osoby, do której, z którą chcecie pisać i tyle. I to, no nie ma jak tego. Możecie wtedy nawet mieć skrzynkę na Gmailu, to nie ma żadnego znaczenia. No może poza tym, że wtedy będą na pewno wiedzieć, z kim piszecie, ale nie będą wiedzieć, co piszecie, tak?
Po prostu dla nich to będzie masa tekstu bez sensu, znaków. No. A druga rzecz, czekaj, co to było? Kilogery. Tak, kilogery, właśnie. To jest bardzo ważne. Rzeczywiście powinienem było o tym powiedzieć. Są takie urządzonka albo programy, które zapisują wasze kliki na klawiaturze. Na przykład jeżeli macie klawiaturkę pod USB, podpina się takie malutkie urządzonko do waszego portu USB. Jak nie patrzycie, no to już jest naprawdę ekstremalny scenariusz szpiegowski, nie? Ale no, może się zdarzyć. I podpina się pod to waszą klawiaturę. Wy nic nie widzicie, nie wiecie, że tam coś jest podpięte, ale to cały czas zbiera i zapisuje wszystko, co napiszecie na klawiaturze. Tak, na komórce również te wszystkie kliki mogą być zbierane, dlatego bardzo często osoby, które dbają o prywatność, zmieniają tą domyślną klawiaturę na zewnętrzną aplikację, która ma otwarte źródło. Taką klawiaturą na pewno na Androida, nie wiem jak z Applem, na pewno na Androidzie taka aplikacja nazywa się Anysoft Keyboard, ona jest zewnętrzna, ma otwarty kod źródłowy, żadne kliki nie są zbierane, żadne dane nie są z niej wysyłane. No i w Droidzie ją znajdziecie. No. No i co jeszcze tak? No dobra, no to chyba wszystko. No, podłączyłem się do internetu teraz. Pierwsze, co chciałem wam pokazać, zaraz wyciągnę sobie listę rzeczy, które chciałem wam pokazać, żeby na pewno czegoś nie zapomnieć. Sekundeczkę. A nie mam tego w robocie? Nie. Dobra. Więc tak, pierwsza rzecz to jest menedżer haseł, o którym mówiłem wcześniej. Mój ulubiony menedżer haseł nazywa się KeePass, to też oczywiście jest wolne oprogramowanie. Są dwie wersje, jest KeePass X i KeePass 2. Tutaj mamy KeePass X. No i tak, powiedzmy, że zainstalowaliśmy teraz nową instalację tego KeePassa. Zrobimy nową bazę danych. Robimy new database, tak? Tutaj wpisujemy swój jakby główne hasło, tak? I pod tym hasłem będą wszystkie inne hasła w tym pliku zaszyfrowane. No oczywiście tutaj nie róbcie tego w domu, to będzie hasło raz, dwa, trzy, cztery QWERTY. Polecam jednak inne hasła. Zrobimy to teraz tak na potrzeby tylko tego. OK, klikamy OK. I teraz mamy nową bazę danych. Tutaj po lewej stronie są kolejne kategorie. Można sobie tworzyć kategorie, na przykład nie wiem, że powiedzmy społeczności typu. O, i na przykład możemy tutaj mieć hasła do swoich portali społecznościowych, oddzielne do maila i tak dalej. I teraz stworzymy nowy klucz, znaczy nowe hasło w ten sposób, że klikamy tutaj ten kluczyk z zieloną strzałką, jest Add New Entry. Nadajemy tytuł, jakoś tak, żebyśmy potem mogły sobie go jednak odnaleźć i żeby to nam się nie gubiło, no to powiedzmy, nie wiem, co tutaj mogę dać, warsztaty. Teraz można zapisać sobie też nazwę użytkownika, to jest przydatne, więc powiedzmy, że warsztaty małpa riseup.net będzie moją nazwą użytkownika. To jest przykładowe, prawda? W zależności od tego, jaką stronę akurat chcecie lub jaką aplikację chcecie tutaj sobie dodać do menedżera haseł. I teraz tak, hasło można wpisać samemu, ale tak jak mówiłem, najlepiej jest sobie je wygenerować. Teraz klikamy na gen tutaj. I mamy do... Tak będzie wyglądało nasze hasło, prawda? No ciężko chyba jest zapamiętać. Tutaj jest taki przesuwne ustawianie, jak długie ma być hasło, więc może mieć, na przykład jeżeli strona wymaga hasła tylko do 30 znaków, no to można tak ustawić, ale jeżeli nie, to polecam jak najwyższe. No 64 myślę, że spokojnie jest. Co? Coś mówi? Nie. A to przepraszam. No, 64 myślę, że to jest spoko, można nawet dać 100, naprawdę bez problemu, przepraszam, kliknąłem niechcący enter. Tak, więc mamy to długie, długie hasło, można też dodać różne opcje, na przykład, żeby były duże, małe litery, cyfry, jakieś specjalne znaki, różne takie, można dodatkowe w ten sposób komplikacje do tego hasła wprowadzać. Zawsze warto jest mieć jak najbardziej skomplikowane na tyle, na ile pozwala aplikacja, bo i tak nie będziemy musieli go zapamiętać, więc
Po co robić to gorsze, prawda? No, więc klikamy accept. Teraz to hasło się tutaj pojawiło. Możemy dodać też jakieś notatki i tak dalej, ja tego nigdy nie używam. I mamy tutaj pierwszy nasz klucz. Akurat nie mam za bardzo co się zalogować, bo może otworzymy na przykład, nie wiem, Rajzafa, żeby pokazać po prostu. Mam jedno drobne pytanie. Tak. Bo może nie załapałam. No. To program działa wyłącznie na Linuxie? Nie. To jest program, który działa też na Windowsie i na Androidzie. Dzięki. Dobra. I teraz tak, no przyjmijmy, że to jest takie nasze konto, że jest warsztaty małparajza.net, tylko z Panią takiego konta nie zakładamy. Więc zrobimy sobie tutaj prawy przycisk myszy i możemy sobie skopiować nazwę użytkownika, jak nam się nie chce ich wpisywać. Klikamy i wklejamy tutaj. Klej. Można to zrobić Ctrl V. I potem robimy znowu prawy przycisk myszy i copy password. Można sobie to przyspieszyć, robiąc po prostu Ctrl C i Ctrl B. Tutaj po prawej stronie macie to wszystko opisane. Tak. Teraz tak. No i się logujemy. I jest nasze hasło. No, oczywiście no, to nie ma takiego konta, ale chyba koncepcja jest jasna, prawda? Dobra. No to jest jedna rzecz. Oczywiście trzeba zawsze pamiętać, żeby zapisać to, bo on jakby automatycznie tego nie robi, więc trzeba zrobić save database za każdym razem, jak się ten plik edytuje. No to pierwszy raz używamy tej nowej bazy danych, więc wrzucimy ją sobie do dokumentów. Jako przykład, tutaj już mam jeden przykład. Przykład 2. To są takie pliki .kbdx i je można sobie otworzyć tak naprawdę na dowolnym urządzeniu, które ma zainstalowane KeePass. Jak macie komórkę z Androidem, to możecie sobie zainstalować ten KeePass i też otworzy wam te pliki i spoko, nie będzie problemu z tym. No dobra, to chyba to jest wszystko jasne, jak to działa? Okej, no to przechodzimy dalej. Instaluję, potrzebuję z tym pomocy. Dobra, no to dalej mamy VPN. Tutaj jest troszeczkę skomplikowana sprawa, bo jakby rajzapowy VPN prosi o użycie aplikacji, która nazywa się Bitmask. Ta aplikacja działa bardzo różnie. Kiedyś działała dobrze, teraz działa dużo gorzej. Pokażę wam jak ta aplikacja wygląda. Może u was zadziała, u mnie akurat na tym nie działa, ale się uruchamia i można zobaczyć, jak to wygląda. Co ogólnie bardzo ładna. Dobrze. No to może nie pokażę, jak ona wygląda jednak. Ogólnie to jest po prostu taki menadżer VPN-ów, bardzo ma być teoretycznie prosty w obsłudze i on jest prosty w obsłudze, kiedy działa. Jak nie działa, to jest trochę gorzej. Więc jest inny sposób na to, żeby dodać sobie VPN-a. Jeżeli macie konto na Rajzapie, to można sobie je tutaj... No przepraszam, bo wychodzę z tego, bo się włączyło. Można sobie spisać dane, które oni mają na swojej stronie. Może ja wejdę szybciutko na tę stronę, żeby wam pokazać. To jest chyba vpn.rajzap.net. Bo jeżeli korzystacie z Bitmaska, to nie musicie mieć. A to może jednak nie. To nie musicie mieć tego. Przepraszam. Tak, więc jeżeli używacie Bitmaska, to nie musicie mieć konta na Rajzapie. Ono się zakłada w tym Bitmasku i jest bardzo prosto i nie trzeba mieć tych zaproszeń. Jeżeli chcecie to zrobić naokoło, tak jak ja to robię i chyba wam nie działa ten Bitmask, no to trzeba zrobić tak, że wejść po prostu na ich stronę. Oni piszą o tym, jak to się instaluje. I ogólnie to tutaj jest coś takiego jak VPN Red, bo VPN Black to jest to, co działa na tym Bitmasku, tak? Tylko i wyłącznie. A jak jest VPN Red, no to tutaj możemy sobie zobaczyć normalny VPN, taki standardowy, który można ze standardowym programem VPN-ów, czyli OpenVPN, który jest zainstalowany domyślnie w większości dystrybucji Linuxa. I tutaj jest napisane wszystkie dane, które trzeba spisać po prostu. Tutaj zrobimy sobie... Już mam jedną akurat, ale... Robi się tutaj, przepraszam, robiłem to pokazać jeszcze raz.
spieszyłem się. Tutaj mamy w prawym dolnym rogu taką ikonkę z naszą siecią. Jest to podłączone do Wi-Fi. Klikamy sobie lewym przyciskiem myszy. Robimy Edit Connections, czy tam edytuj połączenia, w zależności czy macie po polsku Linuxa. I tutaj będą różne połączenia, wszystko, historia Wi-Fi i tak dalej. Robimy dodaj albo add. I tu na końcu będzie opcja OpenVPN. Klikamy sobie ją, robimy create. I teraz tak, żeby trzeba wpisać wszystko to, co oni proszą tutaj, więc tak, VPN server sobie kopiujemy. Tu. Jako gateway. Wklejamy. Teraz tak, authentication method trzeba znaleźć. Tutaj w advanced, o ile dobrze pamiętam. Tak, TLS authentication to było chyba. Sądzę, to nie wiem, jak to było. Momencik. A, dobrze. Tak, tutaj jest. Authentication, pierwsza kategoria to jest tutaj zmieniamy certificates na password. I tutaj wpisujemy naszą nazwę użytkownika na RiseUpie. W tym wypadku chyba mam zapisane warsztaty 1, jeżeli dobrze pamiętam, albo warsztaty 2. To zobaczymy. Tak, no, RiseUp.net. A może już to UEFA. No, w sumie nieważne. W każdym razie wpisujemy swoją nazwę użytkownika, swoje hasło, które wygenerowaliśmy tam w Kibasie najlepiej. Dodajemy certyfikat, który ściągamy sobie tutaj ze strony. Po prostu klikamy, to jest taki malutki plik. I on powinien się... trzeba go zrobić prawie przycisk myszy, zapisz jako. Jak klikniecie na niego, to wam się otworzy po prostu jako plik tekstowy, więc to też nie o to chodzi. Zapisujemy go sobie. Wrzucamy go tutaj, potem jako otwieramy certyfikat. On jest na pulpicie, klikamy i jest, prawda? Tutaj wpisujemy hasło. No i powinno być wszystko już działające. Nie będę tego zapisywał, bo już tutaj jeden VPN mam w ten sposób skonfigurowany. Potem, żeby się z nim połączyć, to po prostu klikamy sobie tutaj w manager sieci. Potem VPN Connections, połączenie VPN i w to połączenie, które dodaliśmy. Czekamy chwilę, tutaj się będzie kręcić. I powinien nas zaraz połączyć z VPN-em. I będzie... O, jest. Tak, VPN Connections jest successfully established, tak? Czyli poprawnie połączony z VPN. No i teraz może zrobimy demonstrację, jak to działa z VPN-em i bez VPN-a. Ja tylko wyłączę. Trochę was postraszę. Będzie tak. Tu jest taka bardzo fajna stronka, nazywa się ipleak.net. Polecam na nią sobie zajrzeć. Ona pokazuje absolutnie wszystko, co wie o was jakby serwer, z którym się łączycie potencjalnie, tak? Więc tak, tutaj mamy nasz adres IP. To oczywiście serwer od razu wie. Wie o nas dokładną naszą, przynajmniej dosyć dokładną naszą lokalizację. Może być też nawet dokładniejsza, jeżeli ktoś jest... powiedzmy w służbach i ma dostęp do tych adresów IP i do ich lokalizacji. Tutaj mamy też różne inne funkcje sprawdzania, czy przeglądarka obsługuje lokalizację, czy różne inne, czy ma różne jakieś na przykład włączoną obsługę plików cookie i tak dalej. No tu macie wszystko, nie? To wszystko o was wiedzą inne strony, jak wchodzicie na nie bez VPN-a. I teraz włączymy VPN-a. I sobie zresetujemy tą stronę. Ok. Tak, jeszcze raz. Świeżymy. O, ok, fajnie. No i teraz, jak to się już załaduje, tak jak mówiłem, RiseUpowy VPN jest dosyć wolny. Strony myślą, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, więc nie znają naszego prawdziwego miejsca, z którego korzystamy z internetu. No i różne inne dane też mogą być w ten sposób trochę łatwiej ukryte. No i to chyba tyle, tak? Nie wiem, czy są jakieś pytania do tej części o VPN-ie?
Okej. Okay. Cieszę się, że się podoba. Dobra, to możemy zostać włączonego VPN-a. Więc teraz tak, kolejna kategoria, zobaczmy. Tak, to są te... mówiłem o szyfrowaniu sobie dodatkowo, poza szyfrowaniem dysku, które się robi przy instalacji Linuxa, o szyfrowaniu sobie dodatkowo specjalnego kontenera. Robi się to programem CryptKeeper, albo są też inne programy do obsługi tego, ale to jest mój ulubiony akurat. Tutaj mam go w menu. To w każdym Linuxie ma troszeczkę inaczej, więc tego nie będę tłumaczyć, jak się używa tego menu, bo ono jest zawsze trochę inne, w zależności od tego, co sobie wybierzecie. Więc tak, robimy sobie tutaj lewym przyciskiem myszy na ten kluczyk, który się pojawił na dole. Robimy nowy folder szyfrowany, New Encrypted Folder. I wpisujemy sobie nazwę tego folderu. Napiszemy przypał. Dobra, i robimy dalej. Można oczywiście wybrać sobie miejsce, gdzie chcemy zapisać ten folder. No tutaj akurat będzie... powiedzmy, że możemy go zapisać w moich dokumentach. Robimy dalej. Wpisujemy hasełko. Do tego sobie otworzymy KeePassa i wygenerujemy hasełko, bo to musi być naprawdę mocne hasło. Tak, nasze fantastyczne raz, dwa, trzy, cztery QWERTY. Nie, przepraszam, to nie ta baza danych. Tak, raz, dwa, trzy, cztery QWERTY. OK. I teraz stworzymy sobie nowe. Nazwiemy to, też możemy nazwać przypał. OK. Tutaj sobie wygenerujemy takie naprawdę mega zajebiste hasło. Będzie miało 200 znaków i w ogóle, bo to nie ma tak żadnego znaczenia i bardzo się opłaca, żeby było naprawdę dobre. Akceptujemy. OK. No i jest, tak? I teraz sobie klikamy sobie na to prawym przyciskiem myszy, kopiujemy hasło, klejamy je tutaj, klejamy je drugi raz i forward. I forward. OK. Nie wiem, czy to zrobiło. Chyba się zrobiło. OK, to teraz, dobra. Wydaje mi się, że się zrobiło. To zrobimy tak. Import folder teraz. Zaznaczymy sobie ten folder, który stworzyliśmy, większe okno. To on był stworzony w dokumentach. Przepał. I robimy forward. Znaczy, jednak się nie stworzył. To jeszcze raz trzeba zrobić. Sekundkę. Nie. Tylko. Tak. Ok, to zrobimy drugi przypał. Zrobimy. Wybaczcie, czasami komputery odmawiają posłuszeństwa. Bardzo złośliwe. Przypał 2. Forward. Jeszcze raz sobie wkleimy do hasełka. A ja właśnie od razu zapiszę, żeby nam potem nie zniknęło. Copy password. Wklejamy 2 razy. Dobra, poczekam chwilę. Super. Więc tak, the new encrypted folder has been successfully created. Nie wiem, co nam się stało za pierwszym razem, no ale zadziałało w końcu. I teraz ten folder powinien się zaraz pojawić tutaj. Może trzeba wyjść i wejść znowu w ten CryptKeeper. Wychodzimy, quit, wchodzimy znowu. No, jest. Nawet pierwszy się też pojawił. Więc tak, teraz żeby go zamontować, to musimy sobie na niego kliknąć i on poprosi nas o hasełko. I znowu kopiujemy nasze hasełko z menedżera. Play. OK. Czekamy. No i teraz jest jako... to jest jakby nasz folder ukryty. Jest teraz zamontowany tutaj z boku, przypał, prawda? I on jest tak samo jak pendrive się pokazuje. I możecie sobie tutaj wkleić różne rzeczy. Ja tutaj na przykład wkleję śliczne zdjęcie kotka. Zrobimy copy, paste. I to jest tylko tyle. To jest po prostu jak zwykłe używanie folderów. Kopiowanie, wklejanie, wszystko tak samo. Potem jak sobie go, jak wychodzicie, albo jak wyłączacie komputer, to się samo zrobi. Albo po prostu wyłączymy to na razie. I on się powinien
Dobrze, że tutaj przypomnimy się. O, tak zniknął, prawda? Nie mamy go tutaj na liście drive'ów ani dysków. Teraz możemy sobie zerknąć, jak ten plik wygląda, żeby się upewnić, że on na pewno jest bezpiecznie ukryty. I w tym celu pokażę ukryte foldery. Tutaj mamy nasz przypał.ncfs i tu jest nasz kotek. Ten kotek jest totalnie nie do odczytania, jest zaszyfrowany. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda w środku ten. No, to nie przy nam otworzy, bo nawet nie otworzy tego. W każdym razie robi się po prostu masa znaków, kompletnie wydawałoby się przypadkowych, i nie można ani sprawdzić, jak się nazywa plik, ani sprawdzić, co jest w środku. I teraz spoko, otworzymy to znowu, wkleimy znowu hasełko. Password. Klej i OK. Teraz nam się pojawiło znowu z boku przypał. I jest kotek, który jest rozszyfrowany i możemy sobie teraz oglądać zdjęcia słodkich kotów. Dobra, no to chyba tyle. Czy to było w miarę jasne? Jasne. Super. Ok, no to kolejna rzecz, którą chciałem pokazać, to jest przeglądarka Tor. Ile mamy czasu w ogóle do której? 21. Dobra, no to spoko, no mogę raczej tam już wam pokazać. Tutaj klikam sobie w Tor Browser. Nie będę pokazywać, jak się to wszystko instaluje, bo to tu można sobie sprawdzić w internecie, a to by trwało naprawdę długo, żeby to pokazać, więc tylko pokażę, jak to wygląda. Ok, więc teraz jesteśmy połączeni z Torem. Tutaj wita nas taki fajny ekran, powiększyłem okno bardzo nieładnie. Więc takie okno, jak wam wyskakuje, to lepiej zachować na wszelki wypadek. Zawsze zmniejsza wasze szanse na bycie zidentyfikowanym. Tutaj to jest jakby strona startowa, tu można sprawdzić sobie, kliknąć test or settings, czy wszystko działa, czy na pewno jesteśmy anonimowi. Powinna się pokazać zielona cebula, jak się pokazuje zielona cebula, to wszystko jest dobrze, jak się pokazuje żółta cebula, to jest problem, a jak jest czerwona, to w ogóle nie jest przez Tora połączone. No i to jest tak, że jak chcecie sobie przeglądać strony, które są tylko i wyłącznie w tej sieci Tor, bo jest ich naprawdę dużo, to one mają dosyć dziwne adresy. Może ja pokażę takie. Jest taka strona Hidden Wiki. To jest zwykła strona, to nie jest strona w Torze. Na niej jest spis na przykład takich różnych interesujących stron i adresy właśnie Tora. I pokażę wam, jak te adresy wyglądają. One nie wyglądają jak takie zwykłe adresy, że na przykład, nie wiem, jest google.com, tylko jest wszystko się kończy na .onion. O, na przykład tak, mamy tutaj kilka adresów. O, chociażby do DuckDuckGo, czyli to jeden z tych wyszukiwarek, które polecałem. Oni mają swój adres w sieci Tor też. No i klikamy. Te adresy też często się zmieniają, więc warto sobie jakoś tam aktualizować te. No nie jest to zbyt przyjazne, prawda? Takie dosyć skomplikowane są te adresy, no ale tak to po prostu działa. Oczywiście Tor jest, tak jak mówiłem, dosyć wolny, więc chwilę to potrwa, żeby na tę stronę wejść. Ale plus jest taki znowu, że nikt nie wie, że na tę stronę wchodzimy. I ta strona nie wie, kim jesteśmy, i tak dalej. A, no i tak, żeby uniknąć los naszego wcześniej opisanego licealisty, to polecam łączyć się z Torem już z VPN-em. Po prostu, żeby nie było wiadomo, kiedy się łączyć się z Torem, tak? To jest zawsze dodatkowa warstwa zabezpieczenia, też dodatkowe szyfrowanie i w ogóle. No to jest DuckDuckGo, tak? Przez Tora. Też wszystkie strony RaiseUpa też można w ten sposób na nie wejść. I skoro już przy tym jesteśmy, to może wam pokażę krótką instrukcję, jak stworzyć konto na Facebooku kompletnie anonimowe. Bo wbrew pozorom da się to zrobić, aczkolwiek trzeba mieć naprawdę cierpliwość i nerwy ze stali. Jest tak. Facebook z jakichś przyczyn ma stronę na Torze. Nazywa się facebook.core.vvi.onion. I to jest oficjalna strona Facebooka i to nie jest żaden jakiś... To jest chyba źle, to jest www.i.
To jest jakby oficjalna strona Facebooka. Nie wiem dlaczego mają stronę na Torze i jaki to ma sens, skoro i tak wszyscy użytkownicy muszą zostać totalnie zdeanonimizowani, żeby używać Facebooka. Ale jest taka opcja i polecam, jeżeli chcecie zrobić to, co ja zaraz będę pokazywać, jak się robi, to polecam się właśnie za pomocą Tora połączyć właśnie z tym Facebooka www.i. To oczywiście też trwa godzinami, bo wszystko w Torze trwa godzinami. Ale już to się pojawiło na górze Facebook login. Dobra, to może pokrótce opiszę, jaka jest procedura tego, żeby zabrać sobie konto na Facebooku anonimowe. Przede wszystkim właśnie przechodzicie przez Tora, podajecie sobie adres mailowy, który jest jakiś, no nie używacie go do niczego innego, tak? Zakładacie sobie albo nowy adres mailowy, albo jeżeli macie skrzynkę na Rajzapie, to tam jest taka opcja alias i można mieć jakby inny adres mailowy, który maile przechodzą na naszą skrzynkę od razu. To jest bardzo wygodne. I tak, standardowo tworzy się konto, z tym, że oczywiście Facebook każe jeszcze podać numer telefonu. Tutaj zaczynają się schody, bo oczywiście no, nie chcemy, żeby nasze numery telefonów były połączone z naszym kompletnie anonimowym kontem, tak? No bo to już całkowicie nas anonimizuje. Szczególnie, że w Polsce, jako jedynym kraju w Europie, jest obowiązek rejestrowania kart SIM na swoje imię i nazwiska. Co jest kolejną fantastyczną rzeczą wprowadzoną przez ustawę antyterrorystyczną. Więc to oznacza, że jeżeli macie numer telefonu, to on jest obowiązkowo podpisany pod wasze nazwisko. Już nie ma takich rzeczy, się kupuje starter w sklepie, wkłada do komórki, on działa. Niestety tak już nie ma w ogóle. Więc jedyną opcją na to jest zamówić przez Allegro starter albo z Wielkiej Brytanii, albo z Czech, albo nie wiem, na cokolwiek tam traficie. Takie startery kosztują po 5 zł, więc naprawdę nie jest jakiś duży wydatek. No, wiadomo, że niestety żyjemy w takim świecie, że za wszystko trzeba płacić, więc za prywatność też będziecie musiały zapłacić niestety tutaj. No tylko piątaka, tak. To nie jest jakiś bardzo duży wydatek. Więc taką kartę SIM wkładacie sobie do telefonu, który też jest dodatkowy koszt, albo chyba, że macie jakiś telefon, który nigdy nie był przez was używany, ani przez nikogo z waszej rodziny. Musicie znaleźć sobie jakiś telefon, który nigdy nie był, no tak jak mówiłem, tak? Który jest jakoś w ten sposób jest anonimowy. Można też kupić na Allegro jakiś rzęs za 10 zł, ja tak zrobiłem. Dlaczego potrzebny jest inny telefon? Dlatego, że każdy telefon ma swój własny wewnętrzny numer identyfikacyjny, nazywa się e-mail. I to oznacza, że nie wystarczy, że numer telefonu jest anonimowy, bo i tak można ten numer e-mail jest wysyłany do stacji bazowej, kiedy łączycie się z siecią telefoniczną. No i tak naprawdę, nawet jeżeli macie jakiś inny numer, to wiadomo, że to jest wasza komórka i wiadomo, do kogo ona należy. Jeżeli inna karta SIM była wkładana, to wiadomo, jaka to była karta SIM. To jest bez sensu. Lepiej kupić po prostu nowy telefon. Ja kupiłem taki telefon, że nie ma baterii nawet, nie działa joystick i w ogóle, ale wystarczy, żeby dostać tego jednego SMS-a z potwierdzeniem na Facebooka, tak? Łącznie koszt takiej operacji to jest 15 zł. Około, plus minus. No i polecam też, bo na pewno będzie tak, że Facebook będzie chciał wasze prawdziwe imię i nazwisko, więc polecam stworzyć sobie fałszywy dokument taki. Nie mówię już tutaj o żadnych nielegalnych rzeczach, tylko po prostu jest taka aplikacja do tworzenia, no różne są aplikacje, do tworzenia takich fejkowych dokumentów, po prostu takich kolekcjonerskich. I można sobie taki fejkowy dokument po prostu potem wysłać do Facebooka, że to jest nasz dokument, miał prawdziwe imię i nazwisko, wstawić tam jakieś zdjęcie kogoś innego znalezione gdzieś. Trzeba trochę go kombinować. No, jak ktoś jest troszeczkę bardziej odważny, to może poszukać na Torze, w tych ukrytych różnych stronach po prostu skradzionych dowodów tożsamości, które tam zostały zeskanowane i wysłane i można z takiego dowodu skorzystać. Nawet nie wydaje mi się, żeby to było nielegalne, bo to po prostu jest tylko wysłanie na stronę na Facebooka. Nie posługujemy się tym skradzionym dowodem jakby w żadnej prawdziwej sytuacji, w rzeczywistym życiu, tak? No nie wiem, to już dla odważnych. Nie mówię, żebyście to robili, ja tylko mówię, że jest taka możliwość. Więc to jest w skrócie tak. No. Potem trzeba się jeszcze użerać z Facebookiem, który będzie was 10 razy prosić o różne zdjęcia. Jedno zdjęcie, potem drugie zdjęcie, bo im się nie spodoba, potem kolejny dokument.
I tak ciągle jest zabawa w kotka i myszkę, więc nie jest to w żadnym wypadku wygodne, ale da się to zrobić, tak? Więc jak na przykład chcecie, nie wiem, założyć jakiś fanpage i naprawdę nie chcecie, żeby ktoś się dowiedział, kto ten fanpage prowadzi, no to to jest sposób na to, tak? No dobra. I w sumie dodam jeszcze, że ja testowałem różne metody robienia tego. Czasami wiem, że można to założyć z Tora, ale też może zadziałać z VPN-a i to też daje jakąś tam ochronę. I też można z VPN-a założyć konto na Facebooku i to wtedy wtedy Facebook się trochę mniej czepia, zauważyły. Więc jest trochę mniej podejrzliwy, czasami nawet mi od razu po prostu usuwali konto, jak zagłębiałem Tora. Trzeba mieć naprawdę pełno cierpliwości. Ja chyba przez 6 czy 7 kont najpierw przeszedłem, zanim udało mi się na stałe założyć takie konto. Dobra. No to chyba już kwestię Tora mamy omówioną. A jeżeli chodzi o media społecznościowe, czy wreszcie pojawi się jakakolwiek alternatywa realna względem Facebooka? Czy były próby tworzenia mediów społecznościowych zdecentralizowane? Tak. Były takie inicjatywy w Polsce. Tak, były. I byli ludzie, którzy bardzo głęboko wierzyli w powodzenie czegoś takiego. Natomiast jakoś tak nic w tym kierunku się nie zadziałało takiego sensownego. No nie, bo Facebook ma taki monopol tak naprawdę, że po prostu nawet Google, które też próbowało zrobić swoją sieć społecznościową, która nazywa się Google Plus, no czy ktokolwiek w ogóle z tego korzysta? No nikt z tego nie korzysta, bo Facebook ma taką dominację po prostu nad społecznościowymi portalami, że żadna alternatywa się nie przebije. No może dla jakichś pasjonatów, no parę, 5 osób tam będzie siedzieć i będą ze sobą gadać. Nie, znaczy nie przebije, no ale wiesz, no z drugiej strony można sobie powiedzieć o Windowsie, że ma monopol. Nie, no jasne. Że nie wiem, tam dużo można zmieniać zaraz i zaraz się jednak okaże, że jednak pewne takie inicjatywy jednak podnosiły głowę. Tak, no ja nie chcę się defetyzmu, nie? Ale czy widzisz jakąkolwiek możliwość w ogóle, czy to jest moje prywatne już takie pytanie do ciebie, jako osoby, która się interesuje takimi różnymi aspektami, czy widzisz jakąkolwiek możliwość, że jest na cokolwiek takiego szansa? A jeżeli tak, to jak i dlaczego? No wiesz co, ja myślę, że wiem, że tak realistycznie, ja bardzo bym chciał, żeby tak było, nie? I bardzo popieram takie inicjatywy, ale realistycznie wiem, że ludzie nie będą z tego po prostu korzystać. A czemu to kontekst? Po prostu tak zakładam z góry, dlatego że to jest niewygodne. W sensie, że niewygodne jest to, żeby wszystkich znajomych przekonać do tego, żeby na to przeszli. Niewygodne jest to, żeby większość tych portali społecznościowych też ma dosyć ograniczone. Ten, ale powiedzmy, że udałoby się stworzyć dokładnego klona Facebooka, super, nie? No ale i tak myślę, że też kto miałby to utrzymywać? Jeszcze to jest ta kwestia. Bo to jednak, chyba że jak jest zdecentralizowane, to tak, to rzeczywiście, to nie kosztuje jakby pieniędzy konkretnie. No ale też, żeby zrobić zdecentralizowaną sieć, to trzeba dodatkowych jeszcze umiejętności od swoich użytkowników, prawda, wymagać zazwyczaj. No to nie jest takie łatwe, że po prostu wchodzisz sobie na przeglądarkę i masz Facebooka, tak? No myślę, że to jest główna bariera, bo jest ten monopol, tak? No ja nie mówię, że to się nie da zrobić, ale tak zupełnie szczerze nie wierzę, że to się uda. No. Chciałbym, bardzo bym chciał. Szkoda. Szkoda, że tylko tak. No. Na stronie pana tylko kiedyś polecali medium jakieś społecznościowe o nazwie Diaspora. Ale to było jakiś czas temu i ono wtedy istniało. Można sprawdzić, czy jeszcze istnieje. Tak, no to jest klient Diaspory na Androidzie, więc tak, jest coś takiego rzeczywiście. Ale nie trzeba się nigdy. Dobra, to co, to przechodzimy dalej, tak? Okej, okay. To dalej mamy bezpieczne udostępnianie plików. Jest pełno różnych stron, gdzie można udostępniać pliki za darmo, tylko że jak to zwykle jest z rzeczami, które są za darmo, wszystkie tak naprawdę wcale za darmo nie są, są za koszt waszych danych. Więc jeżeli używacie na przykład takich portali jak Dropbox albo nie wiem, WeTransfer, wiem, że są oba bardzo popularne, no to możecie się liczyć z tym, że te wasze dane gdzieś też trafiają poza waszym adresatem. Ale spoko, bo jest na to też metoda, która jest powiązana z Torem. Do tego trzeba mieć włączoną przeglądarkę Tora i zainstalowaną aplikację, która się nazywa Onion Share. I to jest taki bardzo fajny sposób udostępniania plików, bardzo prosty, przez Tora, prawda? No, wadą tego jest to, że jest to dosyć wolne. Więc robimy tak, bierzemy sobie plik, przyciągamy go tutaj,
Można odznaczyć tę opcję, jeżeli chcemy na przykład wysyłać to kilku osobom z tymi nasi link, to odznaczamy tę opcję, że stop sharing automatically, to wtedy samemu można po prostu przerwać udostępnianie linku. Więc stop sharing. Czekamy chwilę, bo on musi to sobie przetworzyć. Musi najpierw odpalić jeszcze dodatkową usługę Tora. No, pełno rzeczy musi zrobić, póki to się nie udostępni. To jest też dla cierpliwych, szczególnie jeżeli to jest duży plik. Jak jest mały plik, to spoko, to się bardzo szybko i prześle i ściągnie. No, ale jak jest duży plik, bo próbowałem wysyłać te pliki, bo 2 giga, no to naprawdę to jest kilkanaście godzin ściągania, tak? Więc to tylko jak się nie śpieszycie, widzicie, tak? To wtedy rzeczywiście fajnie i anonimowo można przesłać pliki. O, dobra, jest. No i tak, teraz mamy już udostępniony plik. Pokazał nam się tutaj adres.onion. Robimy kopiuj sobie, kopiuj URL. Wklejamy w przeglądarkę, czy tam no, pewnie na innym komputerze, prawda? Bo w końcu nie chcemy ściągać tego samego pliku na swój własny. Przyjmijmy, że to jest na innym komputerze. Czekamy chwilkę. Możecie sobie wyobrazić, jak używałem internetu codziennie przez Tora, jak to wyglądało. Mroczne czasy. Dobra. Teraz mamy można sobie kliknąć na link do ściągnięcia. To jest z jakichś przyczyn pierwsze wszystko pakuje w zipy. No spoko, czemu nie. Tutaj on nas zawsze pyta, bo jako że to jest Tor, to Tor Browser podpowiada, jak ściągać ten link bezpiecznie i tak dalej. Klikamy Download File. Tutaj robimy Save. To jest tak naprawdę Tor Browser jest oparty na Firefoxie, więc jeżeli znacie Firefoxa, to w Torze się bardzo łatwo odnajdziecie. I teraz musimy tak, uwaga na to, bo Tor ma własne foldery i on pokazuje jakby tutaj folder browser i to wam się zapisze w tej sesji Tora, jak wyjdziecie, to wam się usunie ten plik. Więc trzeba ręcznie sobie wybrać po prostu, no w tym wypadku to będzie tutaj home, no to już Linuxowe sprawy. To jest nazwa użytkownika moja i tutaj to download sobie to wkleimy, save. No i powinno się ściągnąć, chyba już nawet od razu ściągnęłem. Tak, już ściągnęło się. No i to sobie możemy otworzyć. Tutaj jest nasz umysł Downloads. Mamy naszego kotka. Tak? Dobra. No, polecam. Jak macie jakieś pliki do udostępnienia, takie troszkę mniej, którymi chcecie się dzielić z innymi. Dobra, no to jest to. Tego tutaj nie pokażę już tu. Dobra, to już wiesz, o tym gadaliśmy. Tutaj mamy spisane jeszcze ten F-Droid, Yelp Story, te alternatywne wersje Androida. To jeszcze chciałem wam pokazać jedną fajną rzecz. Jak mówiłem o metadanych, to ja nie bez powodu ściągnąłem tego kotka, bo to jest plik, który ma bardzo, bardzo dużo metadanych. Oczywiście no, nazywa się Italica, więc możemy się domyślić, że to zdjęcie zostało zrobione we Włoszech. Dobra, bo to nie wymaga jakichś detektywistycznych umiejętności. Ale jak wejdziemy sobie teraz na taką stronkę, jak się będzie chciało włączyć. Tak, to jest ta stronka. Możecie sobie zapisać, jak was to interesuje, z exif.regex.info. I to jest taki jakby podglądacz danych, metadanych. Więc wybieramy sobie tutaj, klikamy na browse, wybieramy sobie naszego kotka. Zaznaczamy, że nie jesteśmy robotem. To jest to właśnie, z czym trzeba się użerać zawsze, jak się przez Tora przechodzi. To jest fantastyczne, uwielbiam to. Po prostu. Nieważne, dobra. Klikamy view image data. To ja tak pokazuję, żeby was troszeczkę postraszyć. Bo ja to lubię robić ogólnie, nie? Dobra, więc tak. Tutaj mamy absolutnie wszystkie metadane, które są na tym. Mamy model aparatu, mamy jaki został użyty do tego zrobienia zdjęcia. Co? Soczewka, dokładnie, soczewka, dzięki. Mamy to, czy flash, bo i tak dalej. No to nie jest takie ważne, ale ważne jest to. Data jest. I dokładna minuta, i godzina, i sekunda.
jest, i co najważniejsze i najgorsze, tutaj jest dokładna lokalizacja na danych GPS. I tutaj możemy sobie, jest mapka, która sprawdzi dokładnie, na jakiej ulicy zostało zrobione to zdjęcie. No. Do tego jeszcze uczulam na to, że to jest taki w niższej rozdzielczości, to jest taki jakby podgląd obrazka, który jest zapisany w metadanych. Jeżeli na przykład edytujecie obrazek i wytniecie coś z niego i nie usuniecie metadanych, to zostanie wam oryginalny obrazek przed edycją tutaj. I w ten sposób na przykład wyciekły, nie pamiętam dokładnie kogo, ale jakieś celebrytki zdjęcia nakie. Bo ona miała zrobione zdjęcie wysłane do sieci zdjęcie twarzy tylko, a potem ktoś zajrzał do metadanych i odkrył, że tutaj w tym podglądzie jest całe jej ciało, tak? Ale są miniaturki, tak? Tak, a, miniaturki. No właśnie, pokazać. Tak. No dobra, no więc tak was postraszyłem, ale spokojnie, bo jest naturalna. Zresztą w niskiej rozdzielczości była. No dobra, ale była, nie? Więc trochę słabo, że się dostają czyjeś takie zdjęcia, kto tego nie chce. Więc jest tutaj taki program, nazywa się MAT. MAT to jest skrót od Metadata Anonymization Toolkit. Przepraszam, jeszcze raz to piszę. Okej. To ma taką ikonkę takiego kurczaka, który wali młotem w robaka metadanych. Włączamy go sobie. I tutaj możemy przeciągnąć nasze pliki, które chcemy oczyścić z metadanych. I on tutaj pisze, że jest dirty, czyli że są te metadane na nim. Robimy clean, czekamy chwilkę. Jest clean i on od razu nadpisuje ten oryginalny plik. To jest ten sam dokładnie plik, tylko że po prostu są usunięte z niego metadane. I teraz jak wejdziemy, nie wiem, z tego wyszedłem. Jak wejdziemy sobie teraz na tą przerażającą stronę, to... Tak, to jeszcze raz dodam sobie tego kotka. Oczywiście nie jestem robotem, tak się wydaje. Ok, i zobaczymy dane. Chwilę to zajmę. No coś chyba ten rejzerowy VPN się zamówił trochę. Ale jest za darmo, więc nie ma co się... CyberGhost też za darmo jest. Co za? CyberGhost. No, tak. Dobra, nie wiem, czy on się w ogóle załaduje teraz. O, nie, załadało się. No, i tutaj mamy właściwie tylko tyle danych. To jest wszystko. Jest tylko rozmiar obrazka i w sumie... Koniec. Jakieś małe dane kolorów i tak dalej, ale żadnych informacji o tym, kto robił zdjęcie, gdzie robił zdjęcie, z jakiego aparatu. Wszystko to zostaje usunięte. I polecam zawsze to robić, zanim wrzucicie jakiekolwiek zdjęcie na Facebooka, po prostu. Czy Facebook tego nie oczyszcza? Oczyszcza, ale oni mają do tego dostęp. Nie. Jeszcze jedna ciekawa historia związana z metadanymi. Ostatnio, nie wiem, czy może kojarzycie takiego antywirusa McAfee. No więc twórca tego antywirusa jest obecnie poszukiwany w kilku krajach. Jest, ukrywa się chyba w Boliwii, nie jestem pewien. W każdym razie zrobiono mu Vice, jakby taka strona, taka agencja dziennikarska, zrobiła z nim zdjęcie, że odnaleźli go i że ten, ale oczywiście nie podali, gdzie on jest, prawda? Żeby ukryć jego, żeby ukryć go przed służbami. Ale wrzucili zdjęcie z metadanymi. I na tej podstawie facet został aresztowany, jak to było przekroczyć granicę zaraz obok tego miejsca, gdzie to zdjęcie zostało zrobione. No, więc metadane są ważne. A jak to jest ze zdjęciami z satelity? Jakby... A, i z monitoringu na przykład. No nie jak ktoś mi robi zdjęcie, także stoi, ma telefon albo aparat, tylko nagrywają mnie na monitoringu, na nie wiem, satelita, na jakieś wykrywanie twarzy i tak dalej. Znaczy jak to jest, to znaczy, że co, z metadanymi? W ogóle jak jest. W ogóle jak jest, czy tak robią? No robią. Żeby przyjąć, że robią po prostu. No. Wolno to sobie.
Obserwują cię. Może tak. To, że takie satelity istnieją, jest pewne, dlatego że jest pełno satelit, które krąży, które mają tajne specyfikacje. I przez to, że nie wiadomo, jakie one mają optykę i tak dalej, jak one dobrze mogą powiększać i jakie mają możliwości techniczne, to możemy się domyślić najgorszego, w skrócie. Jeżeli tego nie wiadomo, to zazwyczaj możemy się domyślić, że jest najgorszą opcję, najlepiej zawsze wybrać, to jest ten wtedy najbezpieczniej. Czy jest Olbia w tej chwili część gałęzi przemysłu kosmicznego? To jest właśnie przetwarzanie, analiza tych danych pobieranych z tej sieci. W Polsce w zasadzie tylko w tym obszarze przemysł kosmiczny działa. Nie ma działu przemysłu kosmicznego w Polsce, a czy Polska Akademia Nauk, czy inne instytucje zajmują się w zasadzie tylko tym obszarem. No. Wysyłają po prostu rakiet. Jakieś te instytucje całe działają. Działają po bardzo między innymi o Darciu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, jak już się wypchałem, niesatysfakcjonowanie w tym, zwracać szczególną uwagę przy robieniu zdjęć smartfonami, bo właśnie wszystkie te metadane, no, każde nasze zdjęcie, które wykonujemy gdziekolwiek, cały czas odkładają się te dane. Otóż bardzo często takie właśnie zdjęcia są później analizowane pod kątem wykrywania różnych sytuacji, zdarzeń. Oczywiście są przykłady, że ktoś fotografował sobie plantację konopi i tak dalej i w momencie odkrycia takiego zdjęcia natychmiast była tam policja, ale odkrycia takiego zdjęcia w momencie, gdy jest na przykład przyjęty aparat urządzenia, jest analizowany pod tym kątem, bardzo są takie analizy śledcze, bardzo szczegółowo robione, ale właśnie zdjęcia są bardzo bogatym źródłem zawsze informacji właśnie o lokalizacji. A ty powiedziałeś, ale nie sugeruję, że... Szczęść dodam, że potencjalnie nawet nie trzeba mieć bezpośredniego dostępu do tego urządzenia, jeżeli urządzenie na przykład jest, ma backdoory, tak, te tylne drzwi. No. I teoretycznie służby mogą nawet nie trzymać waszego telefonu w dłoni i się do niego dostać. Podałem przykłady z życia. Okej. Konkretne przykłady, które mam. Okej. No dobra. Też są aplikacje do robienia zdjęć, które automatycznie czyszczą zdjęcia z metadanych. Tak, była taka aplikacja rozwijana przez właśnie chyba IFF albo może przez Tora, nie pamiętam. W każdym razie była taka aplikacja, która na Androida czyściła też metadane, tak jak Mat na Linuxa, ale ta aplikacja teraz już nie działa zbyt dobrze na tych nowych wersjach Androida i już w ogóle jakby ona nie jest rozwijana, więc no, słabe to jest. A jak się nazywała? Obskurakam, tak. No, zresztą można ją dodać ściągnąć oczywiście, ale nie gwarantuję, że ona wam zadziała poprawnie, tak? Co jeszcze było? Tak, chciałem wam jeszcze pokazać dwie fajne rzeczy. Jak mówiłem o Electronic Frontier Foundation, to oni robią dwa bardzo, bardzo dobre dodatki do Firefoxa. Tutaj te dwa dodatki mam zainstalowane, ale pokażę wam je tutaj na sklepie Firefoxa. Jedna to jest i według mnie zajebista naprawdę. To jest Privacy Badger. Sorry, piszę jedną ręką, więc trochę się da. Ten Privacy Badger ogólnie jest stworzony po to, żeby inteligentnie wykrywać te pliki cookie, te ciasteczka i jakby blokować te, które są trackerami i które was śledzą. No i tutaj po prawej stronie macie sobie taką ikonkę. Możecie w ogóle zostać w spokoju, on się jakby sam uczy tego. I można go ściągnąć tutaj ze strony IFF, albo można go ściągnąć ze sklepu Firefoxa. No i na przykład jak wchodzimy, powiedzmy, nie wiem, na Onet, to tam to jest masa tego. To Privacy Badger zaraz nam wyskoczy tutaj taka liczba. Na razie jest 0, ale im bardziej będzie się strona ładowała, tym więcej będzie tutaj się naliczało tych trackerów. Może ja wyłączę tego VPN-a, bo to trwa godzinami. Tego nie robicie. A czy to jest coś podobnego jak Gospery? Taki też jest
No też niby pokazuje, ile jest śledzących. A, no to jeżeli tak, no to jeżeli, ja czyli nie kojarzę tego programu, ale jeżeli pokazuje, ile jest trackerów, no to tak, to właśnie tak. Prawda, chyba, że przesądzi, ale to dopiero po kilku wejściu na jakąś stronę dopiero jest w stanie... Tak, tak, on się uczy. On tutaj świeżo, ja go zainstalowałem przed tutaj dzisiaj rano, ale on się jeszcze nie nauczył, prawda, więc nie osiedla jeszcze niczego. No nie, tutaj już dwie rzeczy mamy, z tym, że on wszystko to odblokował, bo uznał, że to są rzeczy, które ci nie śledzą. I mamy takie opcje, żeby... Możemy sobie przesuwać te tutaj slidery, suwaki, i można przesunąć na przykład, żeby po prostu nie było ciasteczek, żeby nie zapisywało ciasteczek z tych rzeczy, albo żeby je odblokować całkiem, albo żeby je zablokować. To mnie nie jest o tyle ważne, że czasami strony potrafią się totalnie zwalić. O, na przykład wyglądać tak. Właśnie, o, bo prywatnie chyba, że zablokował jakiś tam element strony, który zarazem śledził, ale zarazem też odpowiadał za wygląd strony, tak? No i z powrotem. Mogę teraz... Tak, tak, proszę. Bardzo ważne pytanie mam. Czyli uważasz, że zaczynamy popadać w paranoję w tym momencie? To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że chodzi też o to, żeby moim zdaniem zachować tym wszystkim zdrowie psychiczne. Znam dużo osób, które są bardzo technicznie zaawansowane, które doszły do takiego poziomu paranoi, w którym ten poziom paranoi zagraża już de facto zdrowiu psychicznemu tychże osób. To jakby dojdę, o co mi chodzi, bo na przykład w tym momencie proponujesz, nie wiem, żeby blokować ciasteczka, które wysyła nam Onet. No i wydaje mi się, że ciasteczka Onetu zagrażają mojemu bezpieczeństwu. Tak mi się wydaje. No, powiem ci, że tu się mylisz. Dlatego, że ogólnie chodzi o to, że te ciasteczka tworzą, składają się na... Po co te ciasteczka są? One są po to, żeby tworzyć te sieci reklamowe, prawda? I te wszystkie dane zbierać o was, na które strony wchodzicie i które, na przykład tutaj, które artykuły czytacie i tak dalej. To nie chodzi o to, że Onet akurat chce was śledzić strasznie i Onet, ci ludzie z Onetu tak siedzą i zacierają rączki i takie, o kurczę, już wiemy tak dużo rzeczy o nim, nie? To nie o to chodzi wcale. Chodzi o to, że po prostu potem to się składa na taki profil online, no i wtedy można was w ten sposób z tego profilu identyfikować, tak? Jest to prawda, ale wystarczy sobie te ciasteczka po prostu wziąć i zczyścić. No można, oczywiście, ale to robi za ciebie i jest dużo prostsze w obsłudze, tak? A nie, pokazuje, że się strony rozsypują i tak dalej. Nie, normalnie się nie rozsypują, to akurat jest wyjątkowa cecha Onetu. Dlatego, że go pokazałem, bo wiem, że tu jest bardzo dużo, że tych trackerów, bo właśnie jest masa. Po prostu jeżeli się potem włączy, włączy jedno, to już... pracujemy, to przecież te ciasteczka za każdym razem, za każdym zamknięciem, tak, którym inkognito, po prostu się zczyszczają. To prawda, można używać trybu inkognito też. No ale to nie każdy chce cały czas siedzieć na inkognito, nie? A że wygodnie, bo jesteśmy pologowani? Tak, no albo historia się zapisuje, przecież można na przykład chcieć mieć historię. A, chcieć mieć historię. Czemu nie, no? To może tak, są na wszystko różne opcje, prawda? Jak poszukacie, poczytacie, tutaj podaję tylko jedną opcję, którą ja używam i którą mi się wydaje spoko. Poszukacie, znajdziecie coś, co wam bardziej pasuje. Nie? To nie jest żaden przymus, nie? Tylko jest taka, co do tego, żeby popadać w paranoję i żeby zdrowie psychiczne się na tym nie odbijało, no nie wiem, no może tak. Moje zdrowie psychiczne już jest na tyle zszargane kapitalizmem, że niespecjalnie mnie to boli. Ale gdyby nie to, to tak naprawdę nie wydaje mi się, że to mi jakoś tak na co dzień po prostu ciągle paranoicznie wszystko robię. Po prostu pamiętam o tych paru rzeczach, paru krokach i tyle, nie? A poza tym jeszcze jest takie powiedzonko, że jeżeli jesteś paranoikiem, to nie znaczy, że cię nie ścigają. No. więc możecie sobie zinterpretować jak chcecie, nie? Dobra, więc drugi fajny dodatek, który właśnie Electronic Frontier Foundation wydało, to jest HTTPS Everywhere. O co chodzi z HTTPS? To jest tak naprawdę taka pierwotna warstwa szyfrowania, którą na przykład jak używacie, nie wiem, łączycie się z bankiem, to w sumie teraz większość stron właśnie się łączy za pomocą HTTPS. I łączy się za pomocą HTTP, bo HTTP jest nieszyfrowane, tylko dodaje się tutaj do S i przy okazji jest takie podstawowe szyfrowanie pomiędzy wami a serwerem strony. Oczywiście co serwer zrobi z waszymi danymi, to już jest jego sprawa, nie? Ale przynajmniej macie tą dodatkową warstwę, tak? A powiesz o samym HTTP?
No tak, no to znaczy HTTP samo to jest po prostu protokół, który funkcjonuje w skrócie, dobra, się aż tak dobrze na tym nie znam, ale w skrócie chodzi o to, że dzięki HTTP możecie przyjmować strony internetowe. To jest po prostu protokół, który pokazuje strony internetowe. A HTTPS to jest po prostu bezpieczna wersja tego protokołu. Z tym, że sam HTTPS nie chroni was tak, ani przed tym, że ktoś będzie wiedział, na jaką stronę wchodzicie, nie będzie wiedział, co to jest na tej stronie robicie, co prawda, ale będzie wiedział, na jaką stronę wchodzicie, ile co tam robicie, że ile czasu tam siedzicie i tak dalej, prawda? Więc to jest tylko taka dodatkowa warstwa zabezpieczenia, po prostu przydaje się mieć. I ten HTTPS Everywhere po prostu wymusza na stronach, żeby zawsze łączyło się z HTTPS. Takie po prostu przydatna rzecz, na tyle przydatna, że jak sobie zobaczycie w torze, to jest domyślnie włączone zawsze w torze. No przepraszam, parałam tutaj. To te dodatki, znaczy prawie sobie żaden akurat nie, bo on nie jest potrzebny, dlatego że tor zapomina po prostu od razu wszystko, co się w nim. Jak się wyłącza przeglądarkę, to zapomina całą historię, wszystkie ciasteczka czyści i tak dalej. No ale tak, no tutaj jest, prawda? HTTPS Everywhere. No i to nie wymaga żadnej jakiejś instrukcji obsługi, po prostu włącza się po prostu to i to działa i nie ma. I można być spokojnym przynajmniej o tą część. Jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć. Chcę przypomnieć, co to było. A tak, dobra. Teraz przejdziemy do czegoś. Jak już naprawdę chcecie na maksa paranoicznie, to jest rozwiązanie, które jest mało praktyczne na co dzień, ale jak naprawdę no, chcecie coś zrobić, jakąś jedną rzecz, która jest naprawdę trwałowa i naprawdę chcecie się ukryć ze swoim komputerem, to ja tutaj mam pendrive'a z takim systemem operacyjnym, który jest też oparty na Linux, nazywa się Tails. Dobra, wyłączę tutaj komputer i zaraz wam pokażę. Ogólnie koncepcja tego systemu jest taka, bo no to co ja tutaj pokazałem, to jest taki zwykły Linux, który można sobie go spokojnie używać na co dzień, jest wygodny i w ogóle i polecam. Ale Tails jest taki, że włączę. On zapomina wszystko, co do niego tak naprawdę wpiszecie. I co tak naprawdę on ma amnezję. On za każdym razem, jak go włączacie, to się robicie sobie coś na nim, wyłączacie go, wszystko jest czyszczone, nic nie jest zapamiętane i wszystko, co on robi, tak naprawdę on robi przez Tora. Całość połączeń internetowych w Tailsie idzie przez Tora. No i są tam dodatkowe narzędzia, właśnie takie jak ten mat, różne tam inne jakieś podstawowe przydatne narzędzia, można sobie dodawać narzędzie. Zaraz pokażę też, jakby jest w Tailsie funkcja, żeby mieć stały zapis danych, szyfrowany, co nadal nie oznacza, że jest to system, którego można używać na co dzień. To jest naprawdę tylko na specjalne przypadki. Ale pokażę, jak on wygląda, po prostu jak on się zawoduje. Wygląda mało przyjaźnie w tej chwili, ale spokojnie, on nie jest taki zły. Można i można właśnie ustawić sobie na początku. No zaraz pokażę, jak to się włączy. Zapisać je można? Jak? Sobie. Aha, nie, bo można zapisywać te pliki, jeżeli sobie ustawisz takie coś jak permanentny storage, przechowywanie permanentne. To. Ogólnie chodzi o to, że wtedy on wydziela kawałek tego waszego pendrive'a z Tailsem, szyfruje to i tam macie swoje pliki. No. W formie oddzielnej partycji? Tak. Szyfrowanej? Tak, szyfrowanej partycji osoby. No, tak, tutaj, no, jak się nie pokazuje na ekranie, sekundkę. Uda mi się tu ustawić. O, jest, super. Dobra, a tutaj tak wygląda Tails, jak się go włączy. Od samego początku można sobie ustawić, no tam, co wam potrzeba, bo i tak cokolwiek ustawicie w tej chwili, no to on zapomni potem, prawda? Więc to jest tylko na jedną sesję po prostu, na włączenie, zrobienie czegoś i wyłączenie. Tutaj są właśnie dodatkowe ustawienia, możemy sobie kliknąć plus. I tutaj można sobie ustawić hasło administracyjne, to pomaga, jeżeli chcecie zainstalować jakieś aplikacje na swoim Tailsie. Dobra, zrobię Start Tails. Czekam tutaj chwilkę.
tekst ogólnie jest dosyć przyjazny w obsłudze, tylko po prostu ci nie za bardzo przez te wszystkie ograniczenia i przez to, że on zapomina wszystkiego, no nie przydaje się na co dzień, prawda? Dziękuję, chyba mi znowu zniknął rzutnik. Więc jakiś mechanizm napisywania się? Jest mechanizm napisywania RAM. W sensie on jakby RAM napisuje cały, żeby jak się wyłączy komputer, znaczy to nie ma tak naprawdę dużego znaczenia, ale... RAM komputera napisuje? Tak. Żeby nawet z pamięci tak. RAM można tak. Nie odzyskać. Zgadza się. Dobra. Ale a sam siebie nie napisuje? Znaczy, nie, bo to już tak? Obsługa... Znaczy, a, bo wszystko się odbywa w pamięci, bo w RAM. Wszystko się odbywa w RAM, dokładnie. Wszystko jest ładowane do pamięci komputera i jak wyłączacie TXA, to wszystko się... On wszystko kasuje i... Jeszcze całość. Dobra. Przy włączaniu muszę nacisnąć jakąś opcję, że będę wyłączać, ja zacznę oczyścić wszystko, tak? Tak. No po prostu robisz normalnie, tutaj sobie robisz applications. Nie applications. To jest troszeczkę inne. O, tutaj w prawym górnym rogu jest wyłącznik i on to sam zrobi. To teraz to pokażę, jak to robi, nie? Zresztą to jest tak, możemy się tutaj połączyć z Wi-Fi szybciutko. Pokażę, jak to wygląda z. Konferencje, tak. Moment. Dobra. I on to właśnie tekst ma tą zaletę, że on wszystko, co na nim robicie, przechodzi przez Tora. To nie jest tak, że musicie otwierać oddzielnie przeglądarkę Tora. To już połączono z siecią, teraz czekamy, bo tutaj jest ta cebulka Tora, prawda? I ona za chwilkę nam się połączy. O, jest cebulka, jest połączona z Torem. I jedyną przeglądarką tutaj jest Tor. Tutaj się wyświetliło, że Tor is ready. Dobra, czekając aż się włączy Tor, to macie inne fajne aplikacje. Pidgin to jest taki komunikator, nieszyfrowany, ale to jest zwykły komunikator, który obsługuje różne protokoły, na przykład jak jeszcze używacie gadu-gadu albo coś takiego, to Pidgin obsługuje to wszystko. Thunderbird to jest klient poczty, też polecam się z nim zaznajomić, jak będę robić filmik o tym, jak zainstalować PGP, czyli to szyfrowanie maili, to będziemy korzystać właśnie z Thunderbirda na tym filmiku. Tutaj są dodatkowe różne jakieś tam dingsy, które mogą się przydać, no jest GIMP. Jakieś tam rzeczy, takie bardzo podstawowe, prawda? Właśnie co najważniejsze jest mat. Momencik, o tutaj jest mat, prawda? Więc zawsze można sobie usunąć metadane. Jest ta opcja Configure Persistent Volume. I to jest właśnie opcja, która służy do tego, żeby stworzyć sobie permanentną przestrzeń na przechowywanie naszych plików, która będzie zaszyfrowana. O, jest tutaj. Jak się, no prosto się tego używa, po prostu wpisujemy sobie hasełko i potem następnym razem jak włączamy TXA, to jeżeli wpiszemy poprawne hasło, to możemy mieć dostęp do naszego plików. I tyle tak naprawdę, no polecam w skrócie, jeżeli chcecie naprawdę coś poważnie się ukryć. Tak. No, teraz pokażę jak to się wyłącza, on powinien też pokazać, że czyści, z tego co pamiętam, no, może nie pokażę, zobaczę. No, chyba nie tylko, żeby już odłączył. Wierzymy na to, że Tak. No, można mu zaufać, w skrócie. Oczywiście, jak zwykle, wolna programowanie, tak? No tak, nie, no, po prostu mi się teraz wyłączył już komputer, więc tak. No i co? No i tej, co możecie sobie ściągnąć z neta, po prostu jest taki Taste Installer. Można go z Windowsa też zainstalować, z Linuxa, z innego Taste'a też można go zainstalować. No i co? No i chyba tyle. A czym to się różni od, po pierwsze, systemu operacyjnego, który może być na pendrive'ie i po prostu niezależnie od tego, jakie to jest urządzenie, to można tam ten swój pendrive wetknąć i wystartować z tego systemu, który jest na pendrive'ie, albo z takiej wersji Lime, którą się uruchamia na przykład z płyty i też można, chociaż to jest bardzo uciążliwe. Oprócz tego, że nie ma Tora i już włączonego i tych aplikacji. No, oprócz tego tak naprawdę niczym. Rzeczywiście, bo to jest tak jakby. To jest też zwykły po prostu Linux, tak? I on też w tej chwili można też grać na płytkę tak naprawdę. I wtedy.
No nie ma tak naprawdę żadnej różnicy poza tymi dodatkowymi funkcjami, tak, tym, że wszystko idzie przez Tora i tym, że tymi dodatkowymi aplikacjami, tam różne inne są drobne zmiany. Bo chodzi po prostu o to, że Tails jest nastawiony naprawdę bardzo mocno na prywatność, a taki zwykły Linux, no to tylko jeżeli go sobie tak skonfigurujesz, prawda? Coś jak możesz powiedzieć o backupowaniu danych, o zabezpieczaniu danych, bo jest duże ryzyko w momencie, gdy tak bardzo poszukujesz dyski twarde, potem jakiekolwiek zaczną się wysypać sektory, cokolwiek, to tak naprawdę odzyskać te dane będzie dużo trudniej w przypadku dysków nieposzukowanych. Tak. Jakie uważasz, jakie ty stosujesz do tej praktyki, jeżeli chodzi o backupowanie danych? No ja używam programu do backupowania danych automatycznego, on się nazywa Duplicati, on jest też na Windowsa z tego co wiem. I sobie je po prostu kopiuję. On też ma opcję szyfrowania tych danych. I sobie je kopiuję po prostu na dysk twardy sieciowy, który mam w domu zamontowany. I jak to z bezpieczeństwem tutaj się dzieje? No z bezpieczeństwem jest tak, że po prostu masz różne protokoły do wyboru w tym duplikacji. Możesz albo przez protokoły zwykłe, albo przez szyfrowane. No to tam trochę skomplikowany jest ten program obsługi, no jak się tam poczyta troszeczkę jego stronę, to można sobie na Windowsa to też. Tak, jest na Windowsa. To jest taka najlepsza, jakby ta wolna, tak mi się wydaje. Nie znam lepszej pojęcia. Duplikacji wszystko. Jest. No dobra. To co, jeszcze jakieś pytania są? Okej. No dobra, to dzięki wielkie.